Dzień dobry, witamy Państwa ze Służewskiego Domu Kultury. Przyrodnicze wtorki z ekspertem to cykl spotkań, które się tutaj odbywają raz w miesiącu, poświęconych różnym tematom. W każdym miesiącu jest to inny temat. Jak do tej pory te tematy zawsze w jakiś sposób oscylowały wokół klimatu, jego zmian, wpływu człowieka na te zmiany, wpływu negatywnego. A dzisiaj powiem wprost Państwu, opowiem Państwu o klimacie. Ja nazywam się Sławomir Kasjaniuk, a naszym gościem jest pan Marcin Popkiewicz. Dzień dobry. Z portalu Nauka o klimacie i przedstawi prezentację pod tytułem Klimatyczne fakty i mity. Zapraszamy. Ależ to zabrzmiało formalnie. Dziękuję panie Sławku za zaproszenie. No słuchajcie, temat klimatu jest w ogóle takim fajnym tematem, bardzo kontrowersyjnym. Ja go lubię, zawsze są takie gorące dyskusje wokół niego. I każdy ma swoją opinię o klimacie. Na czym, ale na pogodzie i klimacie to ludzie się znają, jak wiadomo, powszechnie. No i pewnie słyszeliście różne opinie na temat klimatu. Wiecie, wy nie jesteście ekspertami od fizyki atmosfery, paleoklimatu, jesteście normalnymi ludźmi. No jak to normalni ludzie, generalnie swoją wiedzę czerpiecie z otoczenia, co tam ktoś powie w telewizji, co w prasie napiszą. No i jest wciąż szum informacyjny, bo wiecie, bierzecie jedną gazetę i czytacie, katastrofa klimatyczna nam grozi. Jak zaraz nie zetniemy tych emisji gazów cieplarnianych, to w ogóle przerąbane będziemy mieli. Ale bierzemy drugą gazetę i czytamy, że to w sumie przesada. No. Bo klimat zmieniał się zawsze. No zmieniał się. No. Ja z urodzenia i z serca jestem gdańszczaninem. I co było 20 tysięcy lat przed naszą erą w maksimum epoki lodowej, gdzie jest dzisiaj Gdańsk? No gruby na ponad kilometr lądolód. Tak? No kompletnie inny klimat. Jaką stopią to była zupełnie naturalna zmiana klimatu. Nie mieliśmy z nią nic wspólnego. A nasze fabryki, kominy i tak dalej. Nasze emisje CO2 to jest tylko kilka procent emisji naturalnych, tego co wychodzi z ekosystemów lądowych, oceanów, więc w czym problem? Co dostarcza energię do rzymskiego systemu klimatycznego? No słońce. No i nie mamy żadnego wpływu na aktywność słoneczną. A w ogóle gazem, którym największy wkład w efekt cieplarniany jest para wodna. I nasze emisje nie mają tutaj żadnego znaczenia. No i tak wulkany i w ogóle można by kontynuować. I nikt poważny w nauce by z tym nie polemizował. No to jak to w ogóle jest, co nam mówi nauka o kwestii zmiany klimatu? Słyszymy, że są różne kontrowersje. No, niedawno został opublikowany nowy raport IPCC. No i tam granie czytamy, że zmieniamy klimat, ziemi się ociepla, jest to nasza robota, gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla, paliwa kopalne będą problemy. No z raportu na raport IPCC coraz dobitniej to stwierdza. Ale to w końcu wiecie, no jedna organizacja, może duża, może prestiżowa, ale jednak jedna. Na świecie są setki dużych organizacji naukowych, które też zabrały głos w temacie zmiany klimatu. No właśnie, ile procent tych dużych organizacji naukowych się zgadza z tym, co mówi IPCC? Że się ociepla nasza robota, gazy cieplarniane, CO2, paliwa kopalne. A ile procent uważa, że coś jest jednak inaczej? No cokolwiek, albo się nie ociepla, albo coś naturalnych cykli, może słońce, może wulkany, może nie gazy cieplarniane, może nie dwutlenek węgla, może metan wbekiwany przez krowy, może freony, a może to w sumie nie będzie problem, jak trochę się ociepli. W sumie lubimy, jak są ciepłe dni, prawda? Tak na przykład na przełomie września, października teraz się spotykamy. Ile procent dużych organizacji naukowych się zgadza, a ile procent uważa, że coś jest inaczej. Przy czym przez duże organizacje naukowe rozumiem duże organizacje naukowe. Tak, nie interesuje nas to opinia, nie wiem, blogerów, jakichś dziennikarzy, polityków, tylko tych dużych setek największych organizacji naukowych. No dobra, pewnie macie swoje opinie, ile tam się zgadza, ile procent nie. Tu macie loga przykładowych dużych organizacji naukowych, które się zgadzają w pełni. Tak, nasza robota ociepla się, gazy cieplarniane będą problemy. Pewnie niektóre poznajecie, tam NASA, Royal Society, organizacje z Europy, Ameryki, Australii, Chin, Japonii, Korei. Można by jeszcze wiele innych pokazać, aż były mikroskopijne znaczki pocztowe. Zaraz to na następnym slajdzie mam loga dużych organizacji naukowych, które uważają, że coś jest inaczej. Ale zanim je pokażę, prośba o chwilę refleksji. Pomyśl po nazwie przykład takiej organizacji, która będzie na następnym slajdzie. Pomyśl. Kto tam się nie zgadza z tych dużych organizacji naukowych? Super. Masz swoje typy? Bomba. Przypuszczam, że nie masz, bo ciężko sobie przypomnieć, bo to jest lista wszystkich dużych organizacji naukowych, które uważają inaczej. No nie ma ani jednej. To nie wynika z tego, że jest jakiś wielki spisek między Amerykanami i Chińczykami. Zresztą do niczego nie mogą się dogadać, więc trudno, że do klimatu spiskowali. Hindusami, Japończykami, Europejczykami i tak dalej. Jeszcze można powiedzieć, że wiecie, no to, że jest taka zgodność, to nie znaczy, że tak musi być. Tak? Kiedyś ludzie byli masowo przeświadczeni, łącznie z tymi najmądrzejszymi, że Ziemia jest płaska jak naleśnik i krąży Słońce wokół Ziemi. No i nie mieli racji, tak? Racje miały jednostki. Kopernik, Galileusz, którzy stwierdzili, nie zgadzam się ze wszystkimi. Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. No jednostki miały rację.
Wiecie, nauka nie jest więc demokracją. Nauka jest dyktaturą. Dyktaturą faktów, dowodów i obserwacji. I ten konsensus generalnie nie bierze się z tego, że tak sobie coś wymyślono, że spiskowano. Może jeszcze inaczej zapytam. Często pada pytanie, czy wierzysz w zmianę klimatu? No właśnie, jak się zapytam, czy wierzysz w elektrony? Albo czy wierzysz w prawa Maxwella? Co ich grzyza w tym pytaniu, nie? To jest kwestia wiary? Nie, jest to kwestia badań naukowych, tak? Zmianą klimatu jest podobnie, to jest elementarna XIX-wieczna fizyka. Jak zwiększymy stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, temperatura przy powierzchni planety wzrośnie. Naprawdę elementarne. Wiedza dobrze sprzed ponad stulecia. No i stąd ten konsensus naukowy. Oczywiście my często nie umiemy odróżnić ziarna od plew, bo to wiecie, często ludzie skończyli naukę nie, z fizyki, przedmiotów ścisłych, a przeszli na zasadzie 3 razy Z. Tak? Zakłuć, zdać, zapomnieć i zostali na tym 3. Z. Więc generalnie trudno odróżnić ziarno od plew. Chyba, że jak wspomniałem, generalnie wiele faktów, takich jak to, że klimat zmieniał się zawsze, czy że nasze emisje CO2 tylko kilka procent naturalnych i tak dalej, to są jak najbardziej prawdziwe fakty. I naukowcy jak najbardziej wiedzą o tym wszystkim, tak? I wiedzą, że to słońce dostarcza energię do ziemskiego systemu klimatycznego i tak dalej. Więc fajnie jest troszkę zrozumieć i dzisiaj troszkę opowiem tak, żebyście troszkę zrozumieli. Czy nie będzie kompleksowo wszystko o klimacie, bo to musiałby wykład semestralny lekko licząc, ale tak sobie troszkę zarysujemy temat. Czemu w kontekście zmiany klimatu, jak też można powiedzieć bełkotem naukowym, zmiany bilansu energetycznego planety, że Ziemia akumuluje energię, czemu tyle się mówi o dwutlenku węgla i o paliwach kopalnych? Nie tylko nasze emisje dwutlenku węgla wpływają na klimat. To jest jak wpływamy na klimat, jak zmieniamy bilans energetyczny planety. Mamy też metan, potlenek azotu, różne inne gazy przemysłowe, ale o CO2 mówimy tyle, bo jego wkład jest największy, no chociaż nie jedyny. I podobnie paliwa kopalne. Spalając je, wpuszczamy dwutlenek węgla do atmosfery, ale one też nie są jedynym źródłem emisji. Mamy cement, mamy metan wybekiwany przez krowy, mamy wylesianie, mamy coś tam jeszcze. Paliwa kopalne to jest jakieś powiedzmy 2/3, 70%, jak tam liczyć problemu. No i to przechodzi przez wszystkie sektory i to jest główny problem generalnie, że paliwa kopalne wykorzystujemy wszędzie, nasza aktywność gospodarcza generalnie no, wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Mówimy generalnie o naszej gospodarce, paliwach kopalnych, przemyśle, transporcie i tak dalej, o wylesianiu. No i też o kwestia mięsa, to nie do pominięcia, to jest 15% emisji gazów cieplarnianych. Tak więcej połowa z grubsza metan wykiwany przez krowy, połowa wylesianie pod te hodowle. Słuchajcie, generalnie żyjemy w świecie wzrostu. To pewnie wiecie generalnie, że przez wzrost PKB my utożsamiamy z rozwojem, postępem i żyjemy w coraz większej gospodarce, gdzie jest nas coraz więcej, coraz bogaciej żyjemy i mamy coraz więcej samochodów, więcej latamy po świecie, mamy więcej tego i tamtego. No, przyzwyczailiśmy, że tak jest. Oczywiście większa gospodarka generalnie zużywa więcej surowców i ma większy wpływ na środowisko. To też nie jest jakoś szczególnie odkrywcza myśl. No i generalnie rośnie zapotrzebowanie na różne nośniki energii, na różne surowce, rudy żelaza, wody. Emisja CO2, zwróćcie uwagę, czerwona linia. Jedna z wielu, niczym się nie wyróżniająca. Tak, to jest po prostu część tego naszego świata wzrostu, który jest zasilany paliwami kopalnymi. Jak bardzo jest zasilany paliwami kopalnymi? No, w ponad 80%. Tu widzicie, z jakichś źródeł ludzkość pozyskuje energię. Węgiel, ropa, gaz są największymi źródłami energii dla ludzkości. Napędzają nasz przemysł, nasze samochody, samoloty, ogrzewają nasze domy. Fajnie nam się żyje dzięki temu. Na czym polega pozyskiwanie energii z paliw kopalnych? No wiadomo, na ich spalaniu. Więc im więcej spalamy, tym więcej emisji dwutlenku węgla z ich spalania mamy. Tak znowu nieszczególnie odkrywcza myśl. No na poziomie już tam 30 paru miliardów ton rocznie. No to jest ponad 1000 ton na sekundę. No, dużo. A wcześniej wspomniałem, że to jest tylko kilka procent emisji naturalnych, tego co wychodzi z ekosystemów lądowych, z oceanów, więc no może i dużo, ale w czym problem? A, to jeszcze pokazuję jak dużo. To jest dzienne zużycie ropy na świecie. Taka beczka większa od wieży Eiffla, ćwierć kilometra średnicy. Tyle ropy codziennie na świecie zużywamy. Większość z tego spalamy, część do tworzyw sztucznych. Dobra, słuchajcie, więc jaki jest problem z tą naszą nadwyżką? To jest jak sobie krąży węgiel w środowisku. Wbrew pozorom to jest bardzo prosty obrazek. To jest, gdzie jest węgiel? No jest w atmosferze, w formie dwutlenku węgla. Na przykład wyciągają go rośliny w procesie fotosyntezy, to wszyscy wiecie. No i później proces spalania komórkowego dwutlenek węgla wraca, na przykład wydychany przez nas rozkład materii organicznej i wraca, pożary lasów i wraca. I z grubsza ile atomów węgla tu wchodziło? Tyle wychodziło. Oceany pochłaniały dwutlenek węgla w jednym miejscu, pozbywały się w drugim. Najprościej patrzeć na to w ten sposób. Jest sobie atom węgla. I na przykład z atmosfery przenosi się tutaj, wraca, przenosi się do oceanów. W jednym miejscu jest pochłaniany, w drugim jest zwracany do atmosfery. I ta ilość atomów węgla z grubsza tutaj krążyła i była stała. No dobra, troszkę dorzucały wulkany. Ale zwróćcie uwagę, bardzo mały strumień.
porównania z tymi naturalnymi przepływami, a też usuwały procesy wietrzenia skał i usuwania węglanów do osadów oceanicznych. Nie przez przypadek wulkany dostarczają tyle, ile wietrzenie skał usuwa. Nie będę teraz wnikał w szczegóły, ale generalnie ilość atomów węgla to była z grubsza stała. I przyszliśmy my i stwierdziliśmy, że pod ziemią są złoża węgla, ropy, gazu i fajnie będzie nam się żyło, jakie wydobędziemy. Będzie mieli ropę do samochodów, samolotów, ogrzejemy sobie domy, fabryki tym zasilimy i będzie nam fajnie. No i zaczęliśmy wydobywać, spalać i wrzucać nowe atomy węgla do obiegu, zwróćcie uwagę. Bo tutaj te atomy węgla były uwięzione w złożach paliw kopalnych od dziesiątek, jak nie setek milionów lat. Nie uczestniczyły w tym całym zamieszaniu. My je teraz tutaj wrzucamy. No i to są nowe atomy węgla w obiegu. One z atmosfery oczywiście częściowo się rozchodzą po oceanach, bo się robi nierównowaga chemiczna, oceany pochłaniają mniej więcej 1/4 tego, co wrzucamy do powietrza. Rośliny rosną lepiej, a właściwie tyle lepiej, co szybciej, kiedy jest więcej CO2 w powietrzu, więc też mniej więcej 1/4 wysysają i w atmosferze zostaje mniej więcej połowa tego, co do niej pakujemy. No ale jednak zostaje. Jak patrzymy, gdzie te atomy węgla są, no były tam w ekosystemach lądowych, w paliwach kopalnych i w atmosferze i oceanach, no to co robimy? Atomów węgla w paliwach kopalnych jest coraz mniej, no bo wyczerpujemy te złoża węgla, ropy, gazu, więc ten rezerwuar atomów węgla jest mniejszy. Ekosystemy lądowe to w dużym stopniu wylesiamy, już połowę lasów na świecie generalnie wylesiliśmy. To były wielkie magazyny węgla, jakieś tam ton na hektar było, no wylesiliśmy to, spadło. No to naturalną koleją rzeczy te atomy węgla gdzieś musiały się upchnąć, to upchnęły się w atmosferze i oceanach. Bo nie poznikały. Proste. No i teraz patrzymy, jak się zmienia stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, no to rośnie. I to znacząco. Tu mamy ilość cząsteczek, liczbę cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza. My to mierzymy porządnie od lat 50. XX wieku. To jest przykład z obserwatorium z Mauna Loa, ale mierzymy w wielu innych miejscach, obraz jest taki sam. No dobra, ale skąd wiemy, co było wcześniej, tak? Nie wiem, w czasach saskich, tak? Tu mamy XVIII wiek. Nikt tam nie stał z miernikiem i nie mierzył. No tu mamy badania paleoklimatyczne, tu nakład z rdzeni lodowych. Jedziemy sobie na Grenlandię albo inną Antarktydę, gdzie jest lądolód liczący sobie wiele, wiele lat, miliony w przypadku Antarktydy. I robimy odwiert, kilometr, dwa, trzy w głąb, ile tam tego lodu jest. Wyciągamy rdzeń lodowy i tam są uwięzione pęcherzyki powietrza, które zostały zamknięte w tym lodzie wtedy, kiedy ten lód powstawał. 1000 lat temu, 100 000 lat temu, czy kiedy tam powstał. No i możemy sprawdzić, ile w tym uwięzionym pęcherzyku powietrza jest CO2 na milion cząsteczek powietrza. Więc wiemy, jaki był skład dawnej atmosfery ze względu na CO2. No to widzimy około 270 cząsteczek CO2 na milion, wiele się nie dzieje. No jak ruszyła rewolucja przemysłowa, zaczęliśmy wydobywać i spalać coraz więcej węgla, ropy, gazu, no to stężenie CO2 w powietrzu zaczęło rosnąć. Dobra, to jest ostatnich tam 300 lat, tu jest ostatnich 10 tysięcy lat. Często się mówi, że to są naturalne cykle. Tak, około 270, wiele się nie dzieje i nagle ostatni skok, tam 400 kilkanaście, więc o taką działkę rośnie co jakieś tam 4 lata. Tu już ty widzisz jakieś naturalne cykle? No nie, to jest nasza robota, że ten węgiel jest znaczony izotopowo, ma inny skład izotopowy. Na wiele sposobów możemy powiedzieć, że tak, to jest nasz węgiel z paliw kopalnych i z wylesiania. Jeszcze dłuższy horyzont czasowy, tu ostatnich 800 tysięcy lat. No i tu już się waha, faktycznie mamy cykle. Cykle epok lodowych. Nie wnikając w szczegóły, co jak i dlaczego, to były przepływy dwutlenku węgla między atmosferą a oceanami. No, zwróćcie uwagę, gra się wahało więcej od 170 no, do 300 w porywach. Tak, teraz mamy dobrze ponad 400 i zapiernicza dalej. Dobrze, szliśmy znowu poza skalę. To w ogóle są największe stężenia dwutlenku węgla nie tylko od setek tysięcy lat, ale od wielu milionów lat. Granie robi wrażenie, zmieniliśmy skład atmosfery. W ogóle dwutlenek węgla ma taką ciekawą cechę, że się kumuluje w środowisku. Jeszcze do tego za chwilę wrócę. Wyobraźcie sobie, że wyjeżdżacie na wakacje, spieszycie się i w tym pośpiechu zapomnieliście wyłączyć wodę w wannie, a wanna zatkana i się leje szerokim strumieniem, a wy wyjeżdżacie. Co się stanie? No wiecie, no przeleje się, zaleje łazienkę, przedpokój sąsiadów i generalnie będzie kaszana. Powiedzmy, że się leje 10 litrów na minutę. Czy wystarczy, jak przed wyjazdem na wakacje zakręcimy o połowę do 5 litrów na minutę, żeby nie było problemu? No nie wystarczy, też się przeleje. A litr na minutę nie będzie problemu? No też się przeleje. Jak bardzo trzeba wyłączyć, żeby się nie przelało? No trzeba zakręcić w ogóle kran, tak? Nieszczególnie odkrywcza myśl. Dobra, ale miało być nie o hydraulice, a o zmianie klimatu. Czemu o tym mówię? Bo dwutlenek węgla ma generalnie podobnie. Jak my wrzucimy te nowe atomy węgla do środowiska, one tutaj zostają naprawdę na długo. My je wrzucamy do atmosfery. I z tej atmosfery to się rozchodzi po ekosystemach lądowych i po oceanach. Okej, ile węgla może się upchnąć tutaj? Ekosystemy lądowe typu lasy, ileś ton węgla na hektar przyjmą. Ale więcej już nie będą chciały.
powiedzą, sorry, więcej nie chcemy. A w ogóle to się ociepliło, przyspiesza rozkład materii organicznej w glebach, wieczna zmarzlina zaczyna emitować. Przychodzą pożarze lasów, bo już, nie wiem, świerki są nie w tej strefie klimatycznej, więc tak naprawdę to płonie. I ekosystemy lądowe tak naprawdę mają sobie za chwilę nie więcej węgla, a mniej. Oceany. Oceany będą się ogrzewać. Co to znaczy? No, w miarę ocieplania się klimatu. Jak na imprezie jesteście i macie w jednym ręku szklankę z zimną kolą, w drugim ręku ciepła kola. Która jest dobrze gazowana? Zimna czy ciepła? No, robiliście ten eksperyment wielokrotnie. Zimna jest dobrze gazowana, ciepła słabiej gazowana. Wyższa rozpuszczalność gazów, w szczególności CO2 w zimnej wodzie. Teraz jak oceany będą się ogrzewać, tak samo jak z kolą. Nie będzie chciało pochłonąć więcej CO2, no chciało się odgazować. Więc generalnie ten tutaj węgla rozejdzie się po oceanach, po ekosystemach lądowych, no ale tutaj będzie w ogóle więcej atomów węgla, w szczególności więcej CO2 w powietrzu. I co, na zawsze tak będzie? Nie, nie na zawsze. W wyższej temperaturze przyspieszą procesy wietrzenia skał i usuwania węglanów do osadów oceanicznych. Ta strzałka zrobi się grubsza, a wulkany z grubsza tak samo będą pracować. Co to oznacza? Że stopniowo procesy geologiczne wyciągną z atmosfery tą nadwyżkę dwutlenku węgla, którą my tam wpakowaliśmy. Tylko są procesy geologiczne, działające w skali dziesiątek tysięcy, setek tysięcy lat. No więc generalnie z naszej ludzkiej perspektywy czasowej to jest na zawsze. Co trzeba zrobić, żeby przestało przybywać atomów węgla tutaj w środowisku i dwutlenku węgla w atmosferze? No, zakręcić kurek, obrazowo mówiąc. Nie wystarczy, że tniemy to o połowę na przykład, czy do 1/10, cały czas będzie przybywać tych atomów węgla. To jest jak z dolewaniem wody do wanny. Nie tylko dwutlenek węgla, mamy też metan i mamy różne źródła emisji metanu i ze spalania paliw kopalnych, gazu ziemnego, który jest metanem, trochę się ulatnia i to jest gaz cieplarniany, który faktycznie silnie wpływa na klimat. I z ryżowisk, i krowy wybekują ten metan, ileś tam tych źródeł naszych i z wysypisk. Jest generalnie, emitujemy sporo więcej metanu niż naturalne procesy. W rezultacie stężenie metanu, tutaj też macie w cząsteczkach akurat, w cząsteczkach metanów na miliard cząsteczek powietrza. Zwróćcie uwagę, zostanie 10 tysięcy lat, wiele się nie dzieje. I nagle mamy gwałtowny skok. Dłuższy horyzont czasowy ostatnich 800 tysięcy lat. Wahało się między tak 400, 700 coś, 800. Teraz mamy prawie 2000. Znowu wyszliśmy poza skalę. Więc mamy więcej w atmosferze dwutlenku węgla, metanu, jeszcze tam różnych innych gazów cieplarnianych też. No ale właśnie o co chodzi z tymi gazami cieplarnianymi w ogóle i w czym problem, że jakichś tam gazów jest więcej, które są w sumie gazami śladowymi, tak? Bo to jakieś tam, nie wiem, cząsteczki na milion, na miliard, to jakie to ma znaczenie. Dobra. W stabilnym stanie klimatycznym, czyli kiedy ilość ciepła w ziemskim systemie klimatycznym jest grubsza stała, jak się ma ilość energii, którą Ziemia emituje w kosmos, do ilości energii, którą pochłania zasadniczo ze Słońca? Jak stan klimatyczny jest stabilny, czyli ilość ciepła na Ziemi jest stała, no to z definicji tego stanu tyle samo energii Ziemia emituje w kosmos, ile pochłania ze Słońca. Proste jak budowa cepa. Tą analogią jest człowiek. Tak sobie siedzicie, jesteście zwierzakami stałocieplnymi. Macie te 30 parę stopni Celsjusza i generujecie ciepło. Organy wewnętrzne nam pracują, serce, mózgi pracują, daj Boże, skoro jesteście tutaj z nami na tym spotkaniu. Wydzielam tak więcej 100 watów ciepła z siebie. Jesteśmy zwierzakami stałocieplnymi, no to też 100 watów ucieka na zewnątrz. Czasem jest tam zimno, to przykrywamy się ubraniem. Zakładamy, nie wiem, jakąś tam bluzę, spodnie i robi nam się cieplej. No, zakładając ubranie, utrudniamy ucieczkę ciepła na zewnątrz. Więc granie jest tam cieplej pod tym ubraniu, nie wiem, tak, i nie marzniemy. Teraz wyobraźcie, że siedzimy w tym ubraniu i teraz przykrywacie się kocem. Jak się przykryjemy kocem, to robi nam się cieplej. Znowu. Utrudniamy ucieczkę ciepła na zewnątrz. A degenerujemy cały czas tych 100 watów. Więc robi się nierównowaga energetyczna i ciepło zaczyna się kumulować pod kocem, rośnie temperatura, robi nam się cieplej i fajnie o to chodziło w sumie. Proste jak budowa cepa. Dobra. W atmosferze są gazy, które mają taką cechę, że są niewidoczne dla naszego wzroku, przepuszczają światło widzialne, jak dwutlenek węgla, metan, my ich nie widzimy naszym wzrokiem. Za to pochłaniają promieniowanie w dalekiej podczerwieni, którym my świecimy i całe nasze otoczenie. Można zobaczyć w kamerze termowizyjnej, jak świecimy w dalekiej podczerwieni. A na tych długościach fal to już gazy cieplarniane pochłaniają. Taka jest ich definicja zresztą. Są gazy, które pochłaniają promieniowanie emitowane przez Ziemię. Bełkotem naukowym mówiąc, gdzieś w długości fal od 4 do 30 mikrometrów. Mniejsza. Słuchajcie, teraz jak my dorzucamy w atmosferze tych gazów, przypomnę, ich stężenie mamy największe od wielu milionów lat, czy dwutlenku węgla, czy metanu, no to co się dzieje? One przepuszczają światło widzialne bez gadania, więc Ziemia pochłania tyle samo energii, za to utrudniają ucieczkę promieniowania w kosmos. To jest tak, jakbyśmy się przykryli kocem.
Po prostu z ziemi ucieka mniej energii, więc się robi nierównowaga energetyczna. Mniej energii ucieka niż pochłaniamy, no to w związku z tym ziemski system klimatyczny zaczyna akumulować energię. Proste jak budowa cepa. A by the way, ten efekt cieplarniany naturalny był dosyć silny. Znaczy był już w atmosferze gazy cieplarniane, zanim my przyszliśmy, zaczęliśmy coś mieszać. Był dwutlenek węgla i para wodna i metan też był. I dzięki temu temperatura powierzchni Ziemi była wyższa już o 30 stopni Celsjusza. To silny efekt cieplarniany. Dzięki temu temperatura powierzchni Ziemi to jest plus kilkanaście stopni średnio, a nie minus kilkanaście stopni. Gdyby nie ten zupełnie naturalny efekt cieplarniany, Ziemia byłaby skuta lądolodem aż po równik. Granie dosyć słabe miejsce do życia dla nas by było. No i my go wzmacniamy. No wzmacniamy coś, co ma 30 stopni, więc nawet dosyć drobne wzmocnienie, jakieś 10-20%, no to już jest ładnych parę stopni różnicy. Co to jest parę stopni, to już do tego zaraz przejdziemy. Dobra, wspomniałem, że Ziemia akumuluje energię i my to widzimy, grając na przykład z satelitów, że mniej energii ucieka na tych długościach fal, gdzie dwutlenek węgla, metan pochłaniają. Ziemia tę energię głównie pakuje w oceany. No one najłatwiej tę energię akumulują. Tak, atmosfera też się nagrzewa, ale to mała pojemność termiczna, lądolody topnieją, grunt się nagrzewa, no ale grunt to jest izolator termiczny, więc słabo się nagrzewa. Granie oceany. Jakbyście mieli teraz takie zadanie domowe w szkole, zmierzyć, jak się zmienia energia termiczna oceanów. No dobra, trudne zadanie. Energia termiczna to jest granie iloczyn ciepła właściwego, masy i zmiany temperatury. Ciepło właściwe znamy, wody tabelaryczne, masę wody w oceanach też znamy. No pytanie jest o zmianę temperatury. Pewnie gdybyście dostali zadanie prostsze, zmienić jak się zmienia temperatura wody w wannie, no takiego przyrządu pomiarowego byście użyli? No termometru, tak? Tu robimy podobnie, tylko jeden termometr nie wystarczy oczywiście, bo oceany są duże i głębokie, więc narzucaliśmy tych termometrów tysiące do oceanów. Są to takie termometry boje nurkujące. One nurkują na kilometr, dwa, cztery w głąb, ile tam zaprogramujemy. Po drodze mierzą temperaturę, a jak się wynurzą, to nadają do satelity, co zmierzyły. No i tak w związku z tym wiemy, jak się zmienia temperatura w oceanach, w różnych miejscach, na różnych głębokościach, dzień po dniu i rok po roku. I jak się pomnoży przez masę wody ciepło właściwe, wychodzi nam zmiana energii termicznej oceanów. Proste w sumie całkiem rachunek. Dobra, i co nam wychodzi? No, wychodzi nam, że oceany kumulują energię. Tu macie jakieś takie dziwne jednostki, 10 do 22 joula, jak tam energii termicznej coraz więcej w oceanach było w czasie. I to pewnie nikomu nic nie mówi, takie dosyć duże, dziwne jednostki. No, oceany też duże, więc jednostki duże. Tu widzimy, na jakich głębokościach się nagrzewają. Widać, że nagrzewają się od góry. To w sumie nie jest dziwne, bo od cieplejszej atmosfery się nagrzewają. Żeby to przeliczyć na coś innego, te 10 do 22 joule, na grzałki. Ocean duży, grzałka duża, a naszą grzałką będzie bomba atomowa klasy Hiroshima. Jak często trzeba detonować taką bombę w oceanach, żeby jej cała energia wybuchu podgrzewała oceany w takim tempie, w jakim my mierzymy, że one się nagrzewają? Za jaki czas taka bomba atomowa? No mniej więcej w takim tempie. Około 6 na sekundę w ostatnich latach. Ponad 500 000 bomb atomowych na dobę. My mierzymy, całkiem precyzyjnie, że oceany w takim tempie kumulują energię termiczną i się nagrzewają. Oczywiście jest pytanie o przyczynę tego. A tu macie taką żółtą linię. Wspomniałem wam, że 93% tej nierównowagi energetycznej idzie w oceany i my mierzymy z satelitów zarówno ile energii dopływa ze Słońca, jak i ile jest emitowane przez Ziemię na różnych długościach fal. Jak się to porówna jednym z drugim, wychodzi nierównowaga energetyczna bilansu energetycznego planety, przepraszam za bełkot naukowy. I to jest zupełnie niezależny pomiar. I 93% tej energii idzie w ocean. Tak, to jest ta żółta linia, zupełnie niezależny pomiar. Więc my widzimy, tak, oceany się nagrzewają. Ziemski system klimatyczny akumuluje energię i tak jest to wynik bilansu, nierównowagi bilansu energetycznego planety związane w szczególności z gazami cieplarnianymi. My nie żyjemy w oceanach, żyjemy na powierzchni Ziemi. Nas bardziej interesują zmiany temperatury na powierzchni Ziemi. No i tu widzimy, jak to się zmienia. Zero to jest punkt odniesienia średnia z tych lat. No granie widzimy, że w ciągu tam stulecia z okładem się ociepliło tam o stopień i 0,2 mniej więcej. No to jest ciekawa sprawa, bo każdy z 7 lat ostatnich należał do, był jednym z 7 najcieplejszych. Oceany nagrzewają się wolniej niż lądy. No w sumie nic dziwnego, bo nagrzanie takiej masy wody zajmuje sporo czasu. Lądy reagują dużo szybciej. No więc widzimy, że temperatura nad lądami rośnie szybciej niż nad oceanami, w szczególności w Arktyce. Nie wnikam teraz w szczegóły. To już tu widzimy też, jak zmieniła się temperatura nad lądami. No wzrosła prawie 2 stopnie Celsjusza, nad oceanami niecały stopień. I nie trzeba robić jakichś super już pomiarów, bo to już widać gołym okiem. Tu macie średnie roczne temperatury w kilku miastach naszego rejonu Europy. Od czasów Saski, XVIII wiek. Od Petersburga, kilkaset kilometrów od koła podbiegunowego. Przez Warszawę, Wrocław, coraz bardziej na południe, coraz cieplej Budapeszt, Werona, Triest. Między nimi jest Wenecja.
I teraz patrzymy na zmianę temperatur, na przykład na Warszawę. No tak, temperatura 7-8 stopni, tak? To są średnie pięcioletnie, trochę cieplejszy rok, trochę chłodniejszy, zmiany pogody, jakieś tam lekkie fluktuacje prądów oceanicznych na Atlantyku, a granie w granicach 7-8 stopni. I nagle ostatnie dekady, zwróćcie uwagę, temperatura zaczyna wędrować w górę. No i mamy teraz jakieś na poziomie 10 stopni średnia roczna temperatura na Mazowszu. To jest mniej więcej tyle, ile było w Budapeszcie na Nizinie Węgierskiej 100 lat temu. Słuchajcie, klimat Mazowsza jest termicznie klimatem Niziny Węgierskiej sprzed stulecia. Po mieściowiniarskim rejonie Tokaju. To jest wyraźna zmiana klimatu. A w międzyczasie, jak ktoś się pytał, to Budapeszt termicznie przesunął się w rejon Wenecji. Czy już nad Morzem Śródziemnym. I to już widać gołym okiem generalnie. Jak zmieniają się zimy, jak zmieniają się liczby dni upalnych, jak nam się klimat przesuwa. Tu macie takie fajne zdjęcie satelitarne Polski tam dwa lata temu, 2019 rok, kwiecień. I co tutaj widzimy? Te białe kłaczki, które tutaj widzicie, to są chmury. A te tutaj beżowe smugi widzicie? Takie. Co to może być? Poproszę film, tam w rogu mamy do kliknięcia takie coś. Zrobimy krótki film, który tego dnia, w kwietniu dwa lata temu, nakręcił kierowca. Jechał sobie kierowca pod Włocławkiem i kamerka w samochodzie mu kręciła okolice. No i sobie jedziemy polskie drogi, ne? Polskie krzaki, polskie zarośla, polska chałupa jakaś, no jak to pod Włocławkiem. Nic specjalnego. Tu jedziemy, pole, coś rośnie na tym polu. Za chwilę wjedziemy na pole, które, no, na którym nie posadzono, nie ma międzyplonów, które jest zaorane. To był dosyć wieczny dzień. Jak wam puścił film od tego momentu, nie mówiąc gdzie jesteśmy, to coście pomyśleli pod Włocławkiem? Czy gdzieś Sahara, Bliski Wschód? A to nie, polskie drogi, polskie pola, polskie krzaki, polska matka boska po lewej zaraz będzie, jak pamiętam, o proszę, jest. Dobra, można włączyć film. To, co tutaj widzicie, te smugi idące od Mazowsza i Kujaw w stronę Bałtyku, to jest gleba wywiewana z polskich pól. Znaczy jest odnawialny, tak jak resztę nam tą ziemię wywieje do Bałtyku, no to już nie będzie jej na naszych polach, więc to jest poważny problem erozji. No i skąd to się bierze generalnie? To jest zagrożenie suszą. I to nie tak, że lipiec, sierpień, jak kiedyś było, bo susze w Polsce bywały już wcześniej, tak? Tylko tak w czasach mojej młodości, raz na jakieś tam 5-6 lat. Teraz w zasadzie co roku mamy problem z suszą w Polsce. Dlaczego? No suma opadów za bardzo nam się nie zmieniła średniorocznie, żeby było jasne. Pada mniej więcej tyle samo milimetrów rocznie, ile padało wcześniej. Więc w czym problem? No dobra, pada tyle samo. A jak jest z parowaniem? Przypomnę, Mazowsze jest w klimacie termicznym Nizinie Węgierskiej. W wyższej temperaturze, jak zmienia się parowanie? No jest większe. Skoro pada tyle samo, a wyparowuje intensywniej, to co się dzieje z bilansem wodnym, jak się robi? Ujemny się robi. I tam zaczyna wysychać krajobraz. To raz. Dwa. Problem kiedyś z suszą mieliśmy w lipcu, sierpniu, jak były upały. A tutaj mamy kwiecień. Ale dlaczego? Wiecie, bo kiedyś deszcz, czy opady może, zimą padały nie w formie deszczu, tylko śniegu. I ten śnieg sobie leżał do marca, a bardziej kwietnia, zapewniając wodę na sezon wegetacyjny. A teraz jak pada nie jako śnieg, tylko coraz częściej jako deszcz, a nawet jak spadnie śnieg, to parę dni poleży, może paręnaście i stopnieje i gdzie jest na wiosnę ta woda? No w Bałtyku, a nie na polach niestety, więc granie zagrożenie suszą staje się permanentnie i coraz bardziej problematyczne. Do tego dochodzi to, że mamy bardziej ekstremalne opady, że czasem jest sucho, 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 a później przychodzi pompa. No i suma opadów w milimetrach rocznie nam się zgadza, tak? Ale są bardziej ekstremalne. I jak ta pompa spada na wysuszoną glebę, no ta woda nie wsiąka w glebę, tylko po prostu spływa. Do strumienia czy rowu melioracyjnego, do rzeki, do Bałtyku. Dodatkowy problem. O problemach można mówić bardzo dużo i generalnie powinniśmy się do tego adaptować, bo ta zmiana klimatu już jest z nami, a będzie większa. No więc powinniśmy generalnie zachowywać wodę w krajobrazie, robić z krajobrazu gąbkę, tak, żeby ten krajobraz tą wodę pochłonął, trzymał tygodniami, miesiącami, przy okazji zapobiegając powodzi, bo mamy więcej opadów nawalnych, które powodują powodzie, i zapobiegał suszy. To, co robimy obecnie, to jest raczej antyteza, bo cały czas prowadzimy gospodarkę sprzed kilkudziesięciu lat, czasów, kiedy Polska raczej była krajem o nadwyżce wody i trzeba było myśleć, jak odprowadzić z pól, a teraz raczej zaczynamy przypominać sytuację z krajów południa Europy, gdzie kombinuje się, jak tą wodę zatrzymać, a nie jak się jej pozbyć. Także powinniśmy zmienić sposób myślenia mocno o wodzie. No dobra. To, jak będzie dalej zmiana klimatu wyglądać, zależy no, głównie od naszych emisji. Dotychczasowe znamy, przyszłych nie znamy. Ja ich nie znam, naukowcy też ich nie znają, którzy się tym zajmują, więc patrzą na scenariusze emisji. Tu widzimy dwa skrajne.
Jeden czerwony, spalamy wszystkie paliwa kopalne, które nadają się do spalenia, no w końcu nam się kończą, złoża ropy, węgla, gazu. I niebieski, czynamy szybko emisję do zera, a nawet poniżej, cokolwiek to miałoby znaczyć. No, dwa skrajne scenariusze emisji. Co na to zmiana klimatu w jednym i drugim scenariuszu emisji? A mniej więcej coś takiego. Zwróćcie uwagę, te linie są rozmyte. Bo my do końca nie wiemy, nawet przy określonym scenariuszu emisji, jaki będzie wzrost temperatury. Nie jesteśmy pewni, jak zachowa się węgiel w glebach, wiecznej zmarzlinie, jak zachowają się chmury. Są niepewności. Dlatego te linie jest tak plus minus rozmyte. Ta czerwona i niebieska, nawet przy znanych scenariuszach emisji. No ale zwróćcie uwagę, tak naprawdę największa niewiadoma jest w tym, czy pójdziemy niebieskim, czerwonym scenariuszem. One się rozchodzą dużo bardziej niż nasza niepewność zachowania systemu klimatycznego. No i mówimy, do końca stulecia temperatura wzrośnie o ileś tam, tak? No, ale z końcem stulecia prawa fizyki nie przestają działać, zapiwszy na balandze sylwestrowe, tylko działają sobie dalej. No w tym niebieskim scenariuszu, dzięki temu wyciąganiu dwutlenku węgla z atmosfery, jakbyśmy wzięli szklankę i wylewali wodę z tej wanny, tak? No to zaczyna nam stopniowo poziom wody spadać, temperatura tutaj nam spada. W czerwonym scenariuszu nam rośnie jakieś tam, średnio tutaj mamy 8 stopni, może 6, może kilkanaście. Nowsze modele sugerują, że w tym scenariuszu emisji około 10 raczej by było, no ale nie bądźmy drobiazgowi. No dobra. Tu widzicie prognozę wzrostu temperatury. Jak pewnie się nie jesteście zaskoczeni, nad lądami wzrost jest szybszy niż nad morzami, więc na przykład wzrost temperatury o 4 stopnie średni nad lądami to jest 6-7 stopni. Globalnie plus 4 nad lądami, 6-7 nad morzami, powiedzmy tam, nie wiem, 2,5-3. Dobra, to temperatura. Opady. W wyższej temperaturze więcej wody wyparuje z oceanów. Aż atmosfera dużo wody nie gromadzi w sobie, więc ta woda spadnie. Więc opady będą większe w cieplejszym świecie. A człowiek będzie padać gdzie indziej, między innymi. Na przykład nie będzie padać w rejonie Morza Śródziemnego, na Karaibach i jeszcze w paru innych miejscach. A w niektórych miejscach będzie padać dużo więcej. Oczywiście, no, jak mamy te same opady, a wzrost temperatury, no to wyższe parowanie, czyli bilans wodny też jest ujemny. Tu widzimy, jak będzie wilgoć gleby się zmieniać w związku z tym przy takim wzroście temperatury i opadów. No generalnie widać, że w wielu miejscach będzie nam się bardzo wysuszać. Patrzymy rejon Morza Śródziemnego na przykład. Granica Sahara będzie zajmować dużą część Hiszpanii, jak nie większość. Amazonia zagrożona, środkowy zachód Stanów Zjednoczonych, generalnie wiele miejsc będzie miało poważny problem z wysychaniem. Polska lekki też będzie miała, chociaż można się pocieszać, że Hiszpania na przykład będzie miała większy, dajmy na to, tak. No dobra, o tym, że mamy więcej opadów też wspomniałem, nie będę może tego wątku trochę drążył, to jest temat na długą opowieść, ale... Pójdźmy dalej. Wzrost poziomu morza. No w cieplejszym świecie zaczynają nam topnieć lądolody. No i rozszerzalność termiczna wody też, tak? Cieplejsza woda ma większą objętość. A że wszechocean ma średnio tam 3,5 km głębokości, tak się tam rozszerzy o głupi promil, to już jest 3,5 metra więcej, tak, poziomu morza. Tak wyglądała polska linia brzegowa przy poziomie morza wyższym o 4 metry. No trochę się zmienia. I oczywiście my będziemy bronić, nie wiem, gdańskiej Starówki, Żuław i tak dalej. Będziemy budować wały, żeby chronić te miejsca. Dużo zależy od tego, od rozpoziomu poziomu morza, jak zachowa Antarktyda. Tam niektórzy myślą, no ale tam jest tak zimno, nie wiem, tam minus 30 na górze. Że jak się ociepli, będzie minus 20, to żaden problem. Poniekąd tak, od góry nie będzie tak topnieć, poza obrzeżami. Ale Antarktyda nie tyle jest kontynentem, co widać na tym obrazku, z takim łańcuchem wysp. Lądolód jest zanurzony w oceanie, spoczywa w oceanie. A jak ocean się ociepla, no wspomniałem te 500 000 bomb atomowych tak na dobę, no to lód jest po prostu topiony przez cieplejsze wody oceanów. Generalnie jak będzie znikał lądolód Antarktydy, to jest jakby osobna kwestia. Może znikać szybciej, może znikać wolniej. Są tu spore niepewności, żeby było jasne. Jak spore? To widzicie na obrazku z ostatniego raportu IPCC z września prognozy przy różnych tam scenariuszach. No i na 2050 rok to w zasadzie widać, że nieważne jakim scenariuszem idziemy, to pewnie to będzie niecałe pół metra wzrostu poziomu morza i to nie jest jakiś katastrofalny problem. Na dłuższą metę, to macie do 2300 roku, nawet w tym najbardziej optymistycznym niebieskim scenariuszu i tak mamy ze 2 metry wzrostu poziomu morza, w tym najbardziej optymistycznym scenariuszu. Pomyślcie, nie wiem, o Długim Targu na przykład, tak, to jest... A w tym scenariuszu czerwonym mówimy już o wielometrowym wzroście poziomu morza, a może i kilkunastometrowym. Ta przerwana linia to jest prawdopodobieństwem kilkunastu procent możliwość. Znaczy nie jest to bardzo pewne, ale nie można tego wykluczyć generalnie, że będziemy mieć do końca stulecia prawie 2 metry wzrostu poziomu morza, a później ładnych kilkanaście. No docelowo, jakby nam stopniała Antarktyda, tak w świecie cieplejszym o 5 stopni długoterminowo, to polska linia brzegowa wyglądałaby w ten sposób. Z portami w Płocku i w Zielonej Górze. No oczywiście będziemy bronić naszego wybrzeża, wiadomo, i te fajne miejsca, które tak wyglądają dzisiaj, za chwilę będą wyglądać w ten sposób, zresztą już miejscami wyglądają albo tak. I to będzie z naszych najmniejszych problemów, oczywiście, jakoś serce mnie boli jako osobę, która generalnie takie miejsca bardzo lubi.
No dobra, żeby mieć pewne odniesienie, tam się ociepli stopień, dwa albo cztery, albo ileś tam i co to znaczy. Takie abstrakcyjne, nie? Dobra, tu Maciek zmieniał klimat Ziemi od maksimum epoki lodowej, kiedy mój rodzinny Gdańsk czy Nowy Jork były pod grubym lądolodem. No, ostatnie 22 tysiące lat zmiany klimatu. Widzimy generalnie, że w czasach epoki lodowej średnia temperatura Ziemi była niższa jakieś 5 stopni Celsjusza, cirka 4-5 stopni. Ociepliło się o tych 5 stopni Celsjusza przez 10 tysięcy lat. Tym sterowały zupełnie naturalne zmiany orbity Ziemi, nie wchodząc w szczegóły. 10 tysięcy lat, 5 stopni, to jest średnio 500 stopnia na stulecie. To jest bardzo powolna zmiana zasadnicza. No i ostatnie 10 tysięcy lat, okres bardzo stabilnego klimatu. Tam ułamek stopnia Celsjusza się temperatura zmieniała. No i nagle ostatnie stulecie, zwróćcie uwagę, gwałtowny skok temperatury. Ostatnia dekada była pewnie najcieplejszą w całym Holocenie, czyli no wcześniej była epoka lodowa, więc najcieplejszą co najmniej 120 tysięcy lat, kiedy był poprzedni interglacjon. No to robi wrażenie. Najwyższe temperatury od ponad 100 tysięcy lat i najwyższe stężenia gazów cieplarnianych od wielu milionów lat. Przy czym wzrost temperatury nie nadąża za stężeniem gazów cieplarnianych. To jest tak trochę z piekarnikiem, z termostatem. Jak wstawicie termostat na 200 stopni, to macie od razu w piekarniku 200 stopni? No nie, trzeba usiąść trochę, poczekać, żeby się nagrzało. Podobnie nasza planeta. Obecny stężenie gazów cieplarnianych już chciałoby ze 2-3 stopnie podgrzać klimat, no ale ogrzało stopień z haczykiem dopiero, bo Ziemia się nagrzewa, oceany akumulują energię i tak dalej. Znaczy, ja się pytałem, no dobra, czy bywało cieplej w historii Ziemi za dinozaurów, ładnych parę stopni cieple, bywały jeszcze cieplejsze okresy w geologicznej historii Ziemi i życie jakoś tam się miało, a miejscami całkiem nieźle. Więc w czym problem? Pamiętacie ten obrazek? Jakbyś tak stwierdzili, że dobra, to spalamy wszystkie paliwa kopalne, a przy okazji nie jest ważne, w jakim tempie je spalimy, tylko ile w sumie ich spalimy, jak z dolewaniem wody do wanny, tak? Nieważne litrów na minutę, tylko ile w sumie litrów wlejemy. Więc dla końcowej temperatury jest ważne, ile w sumie spalimy. Dobra, tych 8-10 stopni, jakby tak nanieść na ten obrazek, który wam przed chwilą pokazałem, ten czerwony scenariusz, to jest mniej więcej taka zmiana klimatu w skali temperaturowej i czasowej. No może mniejsza, może większa są te niepewności, ale jak się na to patrzy, to trochę wbija w fotel. Słuchajcie, jak porównamy, że zmiana epoki lodowej, od maksimum epoki lodowej do naszych czasów, jakieś tam 5 stopni Celsjusza trwała 10 tysięcy lat, a tu możemy zrobić dwu, jak nie trzykrotnie większą zmianę w 2-3 stulecia. No to krótko mówiąc, nauka nie zna precedensu w geologicznej historii Ziemi tak dużego, szybkiego wzrostu temperatury globalnej. Z różnymi implikacjami. Właśnie nie można powiedzieć, że zastaliśmy optymalny świat z idealną temperaturą, jakby zastali Ziemię chłodniejszą albo cieplejszą o kilka stopni, to byłoby do bani. Nie, to nie o to chodzi. Chociaż zostaliśmy taką Ziemię, jaką zostaliśmy. Ze strefami klimatycznymi tam, gdzie są. Pustyniami tam, gdzie są. Linią brzegową tam, gdzie jest. Na przykład byśmy zostali tą Ziemię epoki lodowej, tam budowali naszą cywilizację, to nikt do licha ciężkiego nie mieszkałby w Gdańsku, tak? Podjęliśmy mieli Ziemię cieplejszą plus parę stopni, to nikt nie mieszkałby w rejonach tropikalnych, bo generalnie za ciepło, co zaraz zobaczycie. Problemem są zmiany temperatury, a w szczególności szybkie zmiany. No a przy okazji w znanym nam klimacie mamy pewne stabilne elementy krajobrazu. Lądolód Grenlandii jest tam, gdzie jest, Antarktydy jest tam, gdzie jest, lodowce są tam, gdzie są i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jak będzie się ten klimat zmieniał, te stabilne elementy krajobrazu znajdą się w niepasującym im klimacie. Na przykład poznikają niektóre, jak nasz lądolód Grenlandii czy Antarktydy, stabilizują się, wieczna zmarzlina, czy i tak dalej, i tak dalej. No i te słupki pokazują nam stopień niepewności, na przykład, nie wiem, lód letni w Arktyce, czy lądolód Grenlandii, przy jakim ociepleniu generalnie przekroczy punkt krytyczny i generalnie zniknie. Dla lądolodu Grenlandii szacowali to przez paru lat raport o mniej więcej od stopnia do 3 stopni Celsjusza, to jest próg krytyczny, za którym go po prostu nie będzie. To jest nasza niepewność. Nowsze badania sugerują, że on już przekroczył punkt krytyczny i topnieje od 20 lat rok w rok. Generalnie już przy ociepleniu tam o ten stopień z haczykiem już generalnie przekroczył punkt krytyczny. No, generalnie z tymi punktami krytycznymi jest ten istotny problem, że im więcej wiemy, im więcej rozumiemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że te elementy krajobrazu są bardziej wrażliwe niż nam się wcześniej zdawało. Tu macie z kolejnych raportów IPCC podsumowanie jakby ryzyka przekroczenia tych punktów krytycznych. No jeszcze nie tak dawno temu w sumie nam się zdawało, że ocieplenie o 2-3 stopnie Celsjusza nie będzie jakimś szczególnym problemem. Niestety im więcej mieliśmy obserwacji, im lepiej rozumieliśmy te procesy, nie wiem, stabilności lądolodów i tak dalej, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że już ocieplenie 1,5-2 stopnie Celsjusza to generalnie wiąże się z różnymi poważnymi konsekwencjami. Dużo można o nich mówić, to może jeden obrazek. Tu widzicie średnie temperatury na powierzchni Ziemi. Pamiętacie, Warszawa miała 7-8 stopni, średnia roczna temperatura, teraz około 10. A my i tak jesteśmy w chłodnym rejonie świata, żeby było jasne. My nie jesteśmy w rejonie tropikalnym. Nie wiem, czy wiecie, ale bliżej biegunów niż warszawiacy mieszka jaki odsetek ludzi? Jakieś 3%. 97% ludzkości mieszka bliżej równika. My żyjemy w całkiem chłodnym rejonie, więc generalnie dla nas to nie będzie taka katastrofa, że się usmażymy. Ale tam na południu jest cieplej. Jak bardzo cieplej. Te czarne plamy, te czarne plamy, które tu widzicie,
To są rejony na Saharze zajmujące kilka promili powierzchni Ziemi, gdzie średnia roczna temperatura przekracza 29 stopni. Generalnie nie zamieszkał rejon na Saharze, upiornie gorący. Teraz w tym czerwonym scenariuszu, który tam widzieliście emisji, czyli jakby jechalibyśmy dalej rosnąc na paliwach kopalnych, to za 50 lat te upalne rejony rozszerzają się na te kreskowane obszary. To byłby tereny zamieszkałe przez 3,5 miliarda ludzi. No, w samych Indiach dobrze ponad miliard. I to zaczyna być problem. Wiecie, tak upalne rejony w terenach zamieszkały przez miliardy ludzi, co oznacza dla dostępności wody, dla rolnictwa, dla możliwości hodowli zwierząt, w ogóle dla pracy na zewnątrz, w budowlance czy czymkolwiek. Generalnie oznacza, że się nie da. Ty powiesz, że u nas, wiecie, latem mamy upały, a zimą jest chłodna, a w strefie zwrotnikowej zmiany temperatury są niewielkie. To generalnie oznacza permanentny stan takich temperatur, że no, wyjście na zewnątrz może być zabójcze. 3,5 miliarda ludzi na takich terenach. No to co to znaczy? Co oni zrobią? No będą się jakoś ratować. No sobie przypomnijmy, że migracja zawsze była formą adaptacji. No właśnie, tylko nie w takiej skali. Niedawno mieliśmy próbkę i teraz mamy przypomnienie drobne, jak to było, jak na granicach Unii stanęły ze 2 miliony migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. No i wiecie, zrobiło się niemiło. No w sumie my ich nie zapraszaliśmy. Inny język, inna kultura, inna religia. Niektórzy mają do nas jakieś pretensje, chcą biegać z nożem po Paryżu albo wjechać ciężarówką w tłum. No i sami wiecie, że zrobiło się tak, no, niefajnie. No a teraz pomyślcie nie 2 miliony, tylko miliard i 2 miliony na granicach Unii. No i co wtedy zrobimy? Wpuścimy ich wszystkich? Nikogo nie wpuścimy? No wiecie, oni nam powiedzą w twarz, że wiecie, my w tej Afryce to nie spalaliśmy paliw kopalnych. To wyście swoim sposobem życia zmienili klimat tak, że my nie możemy mieszkać tam, gdzie nasi przodkowie. Teraz nam pomóżcie, zadośćuczyńcie, wpuśćcie, nakarmcie. I co zrobimy? Wpuścimy, czy będziemy strzelać jak leci do kobiet i dzieci? Bo trzeba zabijać naprawdę jak leci, żeby zatrzymać miliony zdeterminowanych ludzi. Tu nie wystarczy posterunek straży granicznej sprawdzający, kto ma wizę, a kto nie. Może być tak oczywiście, jeżeli historia jest jakimś nauczycielem, że wybierzemy faszystów do władzy i będziemy strzelać i zabijemy miliony, dziesiątki milionów niewinnych ludzi uciekających przed głodem, chaosem i przemocą. Sami byście uciekali na ich miejscu zresztą. A może tak, że zabijecie 100 czy 200 milionów, a reszta się przedrze. I co w rewanżu zrobi wam i waszym dzieciom? Być może zasłużenie? Nawet nie chcecie o tym myśleć. To jakaś dystopia. Znaczy, było jasne, jak do tego dojdzie, nie będzie dobrych, miłych i przyjemnych odpowiedzi. To zrobi się niefajnie. Jedną sensowną odpowiedzią jest, nie można tego dopuścić. I świat generalnie nie chce pełnić zbiorowego globalnego samobójstwa, więc narody świata ustaliły parę lat temu maksymalnie ocieplenie 1,5-2 stopnie Celsjusza. To i tak będzie boleć, to i tak jest zagłada raf koralowych, to i tak jest duży wzrost poziomu morza, to i tak są migracje, głód. No, na taką skalę, że generalnie damy radę, bo jesteśmy gatunkiem, który jest adaptywny, umiemy sobie radzić, jesteśmy zaradni. I to jest pierwsza przyczyna. Druga jest taka, że są najwyższe temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich milionach lat w cyklu epok lodowych. Jak przekroczymy te temperatury, zrobi się tak ciepło, jak nie było dobrze ponad miliona lat. No i mogą się stabilizować naprawdę istotne punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym. Możemy odtworzyć przy odrobinie pecha, o czym za chwilę, epizody wielkich wymierań, które miały parę razy miejsce w historii ludzkości, jak na przełomie Permu i Triasu, na przykład 251 milionów lat temu. Jak to było? Skrótowo, wielkie erupcje wulkaniczne, dwutlenek węgla do atmosfery w wyniku erupcji wulkanicznych, to jest gaz cieplarniany, więc ogrzewa nam klimat, ocieplają się oceany, ocieplając się odtleniają, pamiętamy tą szklankę z kolą, zatrzymuje się cyrkulacja oceaniczna, oceany się jeszcze bardziej odtleniają, w głębinach oceanicznych, a w ogóle odwraca się cyrkulacja oceaniczna pewnie i zamiast tonąć zimna woda w rejonach polarnych, zaczyna tonąć bardzo słona w wyniku parowania woda w rejonach tropikalnych. Temperatura wody na poziomie 30-40 stopni. Ciepła woda trafia w głębiny oceaniczne. Tam są takie pokłady hydratu metanu. Upraszczając, metanowy lód stabilny w niskiej temperaturze i wysokim ciśnieniu. Metan bąbluje do wody. Otlenia ją. Może też wybąblować z małych głębokości, jak gaz cieplarniany dalej nakręcić zmianę klimatu. Więc mamy oceany otlenione, bo i ciepłe, bo i bez cyrkulacji oceanicznej i hydraty metanu. I jeszcze parę innych zjawisk, spłukiwanie związków organicznych z lądu w wyniku erozji roślinności, co też możemy otworzyć, całkiem nieźle nam to idzie. Rozkwitają bakterie siarkowe, które generalnie lubią środowisko beztlenowe. Właśnie nie lubią środowiska tlenowego, można lepiej było powiedzieć. Ich produktem metabolizmu jest siarkowodór, również macie oceany przesycone nie tlenem, a siarkowodorem. Więc granie życia tlenowe w oceanach już serdecznie dziękujemy za współpracę. Bakterie siarkowe przejmują całe oceany, emitują, docierają do powierzchni oceanów.
dostają energię słoneczną, więc w ogóle rozkwitają. Siarkowodór do atmosfery, morderczy dla życia tlenowego, żegnamy gatunki lądowe. Przy okazji siarkowodór rozkłada warstwę ozonową chroniącą przed promieniowaniem nadfioletowym. I generalnie w takich warunkach wymiera jakieś 90% gatunków zamieszkujących naszą planetę. Nie chcielibyśmy czegoś takiego oglądać. Oczywiście to wydaje nam się niemożliwe, że nasz świat niemożliwe coś takiego było, tak? Niebo niebieskie, ptaszki śpiewają, drzewka zielone. Ale wiecie, to miało miejsce parę razy w historii naszej planety. To znaczy, to jest możliwe. I z grubsza wiemy, co to zainicjowało. Wielkie emisje dwutlenku węgla. Wtedy wulkaniczne. Czy możemy z takiej planety zrobić coś takiego? Dobre pytanie. Do końca nie wiemy, gdzie są punkty krytyczne stabilności cyrkulacji oceanicznej, anoksji oceanicznej, czy otlenienia hydratów metanu. Ale generalnie zabawa w eksperymentowanie, to gdzie one są, sprawdźmy, czy przekroczymy, jest troszkę ryzykowna. Odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem, tak przynajmniej ujmijmy. Więc to jest drugi powód, dla których lepiej, żebyśmy tych temperatur nie przekraczali. Dobra, słuchajcie, co zrobić, żeby to zrobić? Jako fizyk mogę powiedzieć, że to jest bardzo proste. Należy ściąć emisję gazów cieplarnianych. Jak bardzo i jak szybko? No mniej więcej tak. O połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. No, fizyka nam mówi, co trzeba zrobić. Krótko mówiąc, wlewaliśmy do tej wanny wodę, rozkręcając kurek coraz szerzej, żlało się coraz szerszym strumieniem, coraz więcej CO2 emitowaliśmy. No, trzeba nie tylko przestać rozkręcać ten kurek, tylko trzeba go zakręcić całkiem szybko, bo już tej wody zaraz nam się przeleje z punktu widzenia celu 1,5 stopnia, a 2 stopnie to też niewiele później. No, to oczywiście jest olbrzymie wyzwanie. I wiecie, biorąc pod uwagę rolę paliw kopalnych w naszym dobrobycie, znaczenie gospodarcze, węgla, ropy, gazu, no to jest... Wow. Jak sądzicie, czemu ludzie tak bardzo negują zmianę klimatu? Bo znają się na transferze radiacyjnym lepiej od fizyków atmosfery i na tym klimacie lepiej od paleoklimatologów? Nie, bo nie podobają się implikacje tego wykresu. Ja doskonale ich rozumiem, bo to jest wykres bardzo niewygodny. Gospodarczo, społecznie, miejsca pracy w górnictwie, gdzieś tam jeszcze, psychologicznie, no co, lubimy sobie pojeździć samochodem, polecieć tanimi liniami na piwo, na weekend do Dublina, rzucić steka na talerz, palić sobie w domu, nie wiem, piecykiem gazowym. No, robimy to masowo, tak? I bardzo nie życzymy sobie, że ktoś nam mówi, że jest tym problem. Politycznie jest to bardzo niewygodne. To jest strasznie niewygodny wykres. Fundamentalny problem z tym jest taki, że, jako fizyk znowu powiem, że prawa fizyki mają w bardzo głębokim poważaniu, co nam się podoba, co nam się nie podoba. No, po prostu zrobią swoje. Panu mówią, wyemitujecie tyle, będziecie mieli taką zmianę klimatu. Tam są jakieś punkty krytyczne, do końca nie wiecie, gdzie one są, ale one tam są. Generalnie chcecie zaeksperymentować, to się dowiecie, gdzie one są. Z różnymi konsekwencjami tego dowiedzenia się. Więc generalnie młodzież wychodzi na ulicę i mówi, że słuchajcie starzy, wy trochę jesteście chyba niepoważni, nieodpowiedzialni, co wy sobie w ogóle myślicie? Bo ja znam od licha ludzi z mojego pokolenia, już skończyłem 50, którzy mówią, panie Marcinie, no faktycznie jest problem i wygląda to nieśmiesznie. Ale wie pan, ja już swoje lata mam i ja nie dożyję najgorszej konsekwencji zmiany klimatu. A mi się fajnie jeździ tym samochodem, lata samolotem i tak dalej. Nie zamierzam nic zmieniać, bo to by dla mnie niewygodne było. Faktycznie. Tylko teraz wiecie, spojrzeć w oczy dziecku i powiedzieć, sorry, mi się fajnie żyje, nie zamierzam nic zmieniać, bo ja mam na tę fajną imprezę i wysoką jakość życia i nie ja zapłacę rachunek, tylko twoje pokolenie, drogie dziecko, i to jest twój problem. No to oni chodzą na ulicę i mówią nam, co o nas myślą. No. Ja im się nie dziwię, bo to, co obecnie robimy, to jest chyba największa niesprawiedliwość międzypokoleniowa w historii ludzkości. No tak, żyjemy w tym świecie wzrostu. Się zawzięliśmy bardzo, żeby wszystko utożsamiać wzrost PKB z rozwojem i postępem. To wymieniamy często zupełnie nieświadomie te pojęcia. Dobra, nie każdy ma taką samą odpowiedzialność. Jakbyście się pytali, to 1% najbogatszy emituje 2 razy tyle, co biedniejsza połowa ludzkości. Problem nie są te miliardy ludzi gdzieś tam w Afryce, Indiach i tak dalej. Oni emitują naprawdę mikroskopijne ilości gazów cieplarnianych. A problemem jest to, że oni mogli wpaść na pomysł, że im się należy takie życie, jak my żyjemy w Polsce. Że oni też postawią elektrownię węglową, bo dzisiaj w Indiach to oni sobie, nie wiem, tam dziesiątki milionów ludzi nie mają dostępu do prądu. Nie ma lodówki, nie ma pralki, nie ma żarówki, nie ma możliwości naładowania smartfonu. I mówią, że im też się to należy. No my mówimy co, macie się dalej w ziemniankach, o mister ryżu, tak, i tam siedźcie, bo my dalej chcemy sobie tym węglem, tą ropą i tak dalej, tak. No, nie powiem, w czym się tym Polakom poprzewracało, powiedzą Hindusi, tak. Oczywiście, jak bądźcie, żyć tak jak my, to mamy wszyscy kolektywnie przerąbane. I oni, i my też, i w ogóle nieśmiesznie będzie. Dobra, nasza planeta to jest w ogóle bardzo fajne miejsce, taka perełka w kosmosie. I jest złożone, się dzieje wiele skomplikowanych rzeczy. Troszkę uproszczę. Nasza Ziemia ma ileś tam kilometrów kwadratowych, ma ileś zasobów, ileś tam wody.
nie wnikamy w szczegóły. Uprośmy takiej wyspy w kosmosie. No, taka wyspa jest po prostu. Tak? I na tej wyspie jesteśmy my i jest nasza infrastruktura, są nasze miasta, nasze pola. No i tak jest, że generalnie nas jest coraz więcej, więc naszej infrastruktury jest coraz więcej. Ale tak jest nas coraz mniej jak w Polsce i to i tak generalnie wyprowadzamy się, wycinamy gdzieś tam lasy, domki budujemy na przedmieściach, więc i tak jest nas coraz więcej w otoczeniu, no i tak jest nas coraz mniej. Jakoś tak funkcjonujemy. A generalnie i ludzi przybywa i generalnie chcemy coraz więcej mięsa per capita i w ogóle z tych naszych pól i innych takich i kopalń i w ogóle, czego tam jeszcze, też jest coraz więcej. A że powierzchnia wyspy jest jaka jest i nie chce jej być więcej, no to reszty jest coraz mniej. Więc mamy coraz mniej lasów na świecie. Mniej więcej co roku 2/3 powierzchni Polski lasów znika. Coraz mniej mamy ekosystemów rzecznych i tam innych takich miejsc. No dobra, długa opowieść. I to widzimy generalnie jako wiele różnych takich fajnych lub mniej fajnych zjawisk, te problemy. Zmiana klimatu jest jednym z, jak ważnym problemem by nie była, w zasadzie tylko jednym z symptomów tego, co robimy, naszego zafiksowania na wzroście konsumpcji materialnej opartym na paliwach kopalnych w szczególności. Dobra, żeby tak by skalę tego zrozumieć, to taka zagadka. Słuchajcie, na lądach żyją różne ssaki. Żyje ssak zwany Homo sapiens sapiens. On ma dwa razy sapiens, żeby nikt nie wątpił, że on jest taki super sapiens. Żyje nasz inwentarz, tam krowy, świnie, różne inne takie. No i żyją ssaki dziko żyjące. Tam żyrafy, jelenie, wiewiórki, słonie, whatever. Słuchajcie, sumując, my ileś ważymy w kilogramach jako ludzie, ileś waży nasz inwentarz, ileś ssaki żyjące też ważą. Sumując do 100%, ile masy procentowo przypada na ludzi X, na inwentarz Y i na ssaki dziko żyjące Z%. Pomyśl, jakie masz typy. Ile procent masy ssaków lądowych stanowimy my, ile nasz inwentarz, ile ssaki dziko żyjące. Odpowiedź jest taka. 30 parę procent, 60 parę procent, jakieś 3%. Tak, to generalnie tego już prawie nie ma. My relegowaliśmy naturalne ekosystemy, gdzieś tam je tolerujemy, a czasem nawet nie bardzo, jak przeszkadzają nam we wzroście gospodarczym. Swoją drogą ciekawostka, jakbyśmy się spotkali tutaj w XIX wieku, to mniej więcej to byłoby połową i to byłoby drugą połową łącznie. To szybko idzie. Tu macie na przykład pokazane Living Planet Index, generalnie jest akurat masa kręgowców lądowych, coś więcej niż ssaki. No to w roku, kiedy się rodziłem, ileś ich tam było? A w tym czasie ich masa spadła, liczba, przepraszam, mniej więcej do niecałej 1/3 tego, co było w czasach, kiedy się rodziłem. Dzikich zwierzaków jest 1/3 tego, co było, kiedy przychodziłem na świat. Naprawdę szybko idzie. A nas jest ponad dwukrotnie więcej jako ludzi, a naszego inwentarza per capita jeszcze więcej. No więc generalnie widzimy to, co widzimy i mamy to, co mamy. Tak? Traktujemy planetę jako naszą własność po prostu, którą trzeba efektywnie biznesowo wykorzystać. To już umierają duże zwierzęta, no to widzimy generalnie. Z mniejszymi bywa różnie, nie zauważamy. Tu macie pomiar masy owadów. Generalnie tam w Niemczech łapano je w takie pułapki. Pokażę wam. O, przepraszam, tak? Ile tam gramów łapano średnio dziennie? No, kiedyś to było około 10, ostatnio jest koło tam, nie wiem, 2 gramy mniej więcej, tak? W rezerwatach. Słuchajcie, to jest kraj, który szczyci się, że chronią przyrodę, tak, Niemcy. U nas nie wygląda lepiej. Jak byłem mały, miałem tam, nie wiem, 10 lat, jeździłem sobie gdzieś tam samochodem, tak, z znajomymi, z rodzicami, to wiecie, trzeba było cały czas zatrzymywać i zdrapywać rozpaćkane owady z szyby. Teraz myślę, jechać nie ma co zdrapywać, bo już po prostu nie ma. Tak, można sobie uświadomić. To, co kiedyś było tak powszechne, teraz tego nie ma. Przyczyny są różne. To nie głównie zmiana klimatu, głównie to jest utrata ekosystemów i to, że generalnie zamieniamy bogaty ekologiczny krajobraz w tego typu monokulturę, która jest traktowana pestycydem, herbicydem, fungicydem. Także to była tylko ta jedna roślina, którą rolnik chce i nic więcej. Z punktu widzenia różnorodności biologicznej to jest mniej więcej tak samo bogate jak parking przez supermarketem. Tu nic nie ma po prostu. Gleba, tymczasem pewnie wiecie, to jest żywy ekosystem. Tam są małe ssaki, owady, i chrząszcze, dżdżownice, grzyby, bakterie. Potraktujemy czymś takim, tam nic nie ma, to jest martwy pył. A później przychodzi taki wiatr, jak widzieliście na zdjęciu satelitarnym Polski, i za chwilę mamy glebę polską w Bałtyku przy takim wietrze. Takie coś, tego wiatr nie ruszy. Martwy pył jak najbardziej. Sami sobie to robimy. Nie ma owadów, no to wiecie, cały łańcuch pokarmowy się generalnie sypie. Nie ma ptaków. Nie ma, kurde, za chwilę nic nie ma. Biorąc tu macie las. Było przed tym pole, tu macie las. Znaczy las. Z jednej strony macie plantacje, z drugiej strony macie las naturalny. To są drzewa jednego gatunku, które rosną sobie w szeregu w tym samym wieku.
Różnorodność biologiczna ta nie jest wiele większa niż to, co widzieliście tutaj. Tu macie bardzo zróżnicowany ekosystem, rozkładając się drewno, zmurszałe, to jest fundament ekosystemu, to jest miejsce dla owadów, to jest... W takim lesie nie będziecie mieli dzięciołów, owadów, tu granic nie będziecie mieli. Macie mieć gościa z siekierą, tak? Będzie zadowolony, bo mu się to łatwo utrzymuje. No dobra, ale jak wiecie, większość lasów w Polsce wygląda w ten sposób, a o te to się toczy boje generalnie. To, co jeszcze tam zostało, niewiele leśnicy chcą, żeby nic z nich nie zostało, niestety. Ale to dłuższa opowieść. Słuchajcie, tego typu owady, gdzie będą się czuły dobrze? Tu czy tu? Nie muszę chyba tłumaczyć. To jest miejsce, gdzie generalnie mało co żyje. No dobra, tak streszczając, problem w tym, że im szybciej kręcimy korbą wzrostu PKB, tym szybciej mielimy tą całą resztę. Zamieniając pracowicie, jak to powiedziałby ekonomista, kapitał naturalny w przepływy pieniężne. Mięso, kolejny wątek, bardzo ciekawy i kontrowersyjny. Mówiłem o paliwach kopalnych generalnie, ale mięso to jest kilkanaście procent problemu. Mniej więcej po połowie wylesianie i połowa emisji z przeżuwaczy. To akurat nie jest mięso, to są jakieś tam wege, kotleciki. I mięso jest bardzo kontrowersyjne, jak wiecie. Dobra, można by dużo mówić na ten temat, ale coś powiem. Znaczy nie zachęcam do kanibalizmu. Wreszcie, że na Ziemię przylecieli kosmici. Wielcy, potężni, z super technologiami, a my dla nich to jesteśmy, no jak dla nas, krowy czy świnki. Tak, takie głupawe takie w ogóle. Ale bardzo lubią ludzinę. Więc nas hodują generalnie na szyneczkę, na wątróbkę, co tam do tego supermarketu obcych na półkę można wrzucić, takie coś generalnie. Dobra, oczywiście nie jedzą nas jako noworodków, bo to niedużo mięsa by było. Nas wsadzają do klatki i nas tuczą jakiś czas. Tak powiedzmy 15 lat, tak? Czy mają, a w 15 urodziny wyciągają cię z klatki i zamieniają w szyneczkę w prezencie urodzinowym. Dobra, ale żebyś dożyła z 15 urodzin, to trzeba tak cię karmić, nie? Mniej więcej kilo zboża dziennie, tak, żeby człowieka wykarmić. Kilo zboża dziennie razy 365 dni w roku, 365 kilo rocznie, czyli przez 15 lat jakieś 5,5 tony zboża trzeba było, żeby mieć co? No jak nawet jak ważysz 100 kilo w 15 urodziny, siedząc w tej klatce się nie ruszając, no to jak się odrzuci kości, wnętrzności, ścięgna, skórę, powiedzmy 55 kilo mięsa. No złożyliśmy 5,5 tony zboża, żeby mieć 55 kilo mięsa. Jedna setna. Dobra, mięso jest dwukrotnie bardziej kaloryczne od zboża, tak? Czyli powiedzmy 1 do kilkudziesięciu mamy przelicznik kaloryczny. To jest strasznie nieefektywne energetycznie. Dużo efektywnie energetycznie byłoby jeść te rośliny. Czemu o tym mówię? No bo generalnie wiecie, jak hodujemy jakieś zwierzęta, nie wiem, krowy, świnie, to też mamy ten przelicznik taki rzędu 1 do kilkunastu w przypadku wołowiny, w przypadku wieprzowiny 1 do kilku, 1 do dużych kilku, w przypadku kurczaków 1 do małych kilku. Generalnie gdybyśmy nie jedli mięsa, a tylko bezpośrednio rośliny, byśmy mogli mieć dużo mniej ziem rolnych. Jak bardzo? To macie pokazane, jak wykorzystujemy tereny na ziemi. No granie pod rolnictwo to jest połowa terenów rolnych. Wspomniałem, połowy lasów na świecie już nie ma, to granie wynik tego właśnie, w 50% tam w tym trzecim rządku u góry. I teraz zwróćcie uwagę, na produkty zwierzęce i odzwierzęce to jest ponad 3/4 terenów rolnych zajmujemy. A ile mamy z tego kalorii? Niecałą 1/5. To jest strasznie nieefektywne energetycznie. Gdybyśmy ograniczyli znaczące jedzenie mięsa, to mogliśmy większość tych terenów tak naprawdę, które zajęliśmy pod rolnictwo, oddać na naturalne ekosystemy i się dobrze wyżywić. Więc generalnie wylesiamy dlatego, bo mięso. Amazonia płonie, bo mięso. To ma jeszcze parę, jeszcze emisje gazów cieplarnianych, tak? Wiadomo, jak ktoś żyje długo, jeszcze metan wybekuje, te emisje są potworne w porównaniu z jakimiś produktami takimi roślinnymi. Są jeszcze inne kwestie. To etycznie jest wątpliwe, bo to jak żyją te zwierzęta w tych hodowlach przemysłowych, to obozy koncentracyjne przychodzą na myśl generalnie, jak my to traktujemy. No sobie tylko wyobrazić, generalnie co tam się dzieje, jakbyśmy właśnie postawili się, że są obcy i oni nas hodują w takich warunkach, tak? Bo to głupie, prymitywne i my jesteśmy mądrzejsi i po prostu robimy to, bo możemy, tak? I nam mogą naskoczyć. No tak to trochę działa. Etycznie jest to, jak się ogląda film, jak tam wygląda, to faktycznie można przestać jeść mięso. No ale ktoś powie, no dobra, my jako gatunek wyewoluowaliśmy jedząc mięso. Jak najbardziej jesteśmy wszystkożerni, nie jesteśmy roślinożercami. Mięso też jedliśmy. Tylko wiecie, teraz jemy go ekstremalnie dużo. Wyewoluowaliśmy do jedzenia mniejszej ilości mięsa. Są badania oczywiście medyczne na ten temat i podsumowujesz mniej więcej, że tak maksymalna ilość mięsa, które powinniśmy jeść ze względów zdrowotnych, to jest tak pół kilo tygodniowo. Więcej nam już nie służy, tylko wręcz szkodzi. Czyli do pół kilo tygodniowo. Ktoś mówi, że musi jeść mięso, bo zdrowotnie, bo suplementowanie mikroelementu tamto. Dobra, ale maksymalnie pół kilo. Wiecie, ile w Polsce jemy średnio statystycznie? Półtora. Trzy razy tyle, ile wnosi limit zdrowotny.
No bo lubimy, bo nam smakuje, tak? No kurczę, jak ktoś mówi, że musi jeść mięso, dobra, no to 1/3 naprawdę wystarczy z uglów zdrowotnych. Do tego dochodzi kwestia antybiotyków, bo profilaktycznie szprycujemy to antybiotykami, bo mamy jednolite genetycznie zwierzęta stłoczone w jednym miejscu, więc uodparniają się bakterie na antybiotyki. Generalnie problemów z tym mamy od licha jeszcze trochę. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo nie o tym ta opowieść. Można właśnie dużo mówić o tym, co robimy w naszym otoczeniu. Nie będę może teraz opowiadał, bo też nie o to chodzi. No tak, generalnie Ziemia, wiecie, jest skończoną wyspą, a my mamy nieskończenie rosnące potrzeby. Znaczy potrzeby, to nie są nic, to są łąc generalnie, takie chciejstwo. No dobra. Właśnie pytanie, gdzie na tej drodze jesteśmy, tak? Pokazałem wam jakby dwa skrajne scenariusze kiedyś, przed chwilą. Gdzie obecnie jesteśmy? Dobra, żeby nie podcinać się żył w ogóle. Stopniowo zaczynamy dojrzewać do odchodzenia od paliw kopalnych i obecnie jak się patrzy na to, co narody świata jakby ustaliły, że zrobią, znaczy pytanie, czy to zrobią, to są tak zwane National Determined Contributions, czyli wkłady różnych krajów w cel redukcji emisji, no to jesteśmy mniej więcej w tych okolicach granic. Schodzimy z tego najbardziej paskudnego scenariusza ekstremalnie szybkiej zmiany klimatu. Porozumienie paryskie zostało tak zrobione, że no wiadomo było, że nie wszyscy od razu podejmą zobowiązania adekwatne do skali tego wyzwania, czyli to, co powinniśmy zrobić z grubsza tutaj, czyli ściąć emisję do zera w połowie stulecia. No ale cele redukcji miały być coraz bardziej ambitne. Też w miarę spadku cen technologii bezemisyjnego pozyskiwania energii, wzrostu poparcia społecznego, co też ma miejsce. Więc generalnie obecnie to, co już kraje zadeklarowały i pewnie będą składać w Glasgow, to już jesteśmy tutaj generalnie. To nie jest śmieszne, bo to jest dobrze ponad 2 stopnie Celsjusza do końca stulecia. I ciągle woda by się lała z kranu, więc obrazowo mówiąc, że to nie byłby koniec wzrostu temperatury. No ale generalnie już nie jest tak zupełnie katastrofalnie, chociaż do tego, żeby było dobrze, to zdecydowanie też nie jest. Dobra, Unia Europejska stwierdziła, że no dobra, będzie dążyć do tej neutralności klimatycznej 2050. Neutralność netto oznacza, że coś tam emitujemy, na przykład procesów przemysłowych, gdzie trudno pozbyć się zupełnie emisji, ale skompensujemy to jakoś tam lasami czy innymi działaniami, więc bilans będzie zerowy. Znaczy łatwo coś obiecać za 30 lat, bo nie z tego będą politycy nie będą z tego rozliczani, ale cele na 2030 to już jest za 9 lat, to już jest inna bajka, to już trzeba działać teraz. Do niedawna było minus 40% redukcja emisji względem 90 roku. Ostatnio podniesiono do 55. To ciągle nie jest 1,5 stopnia Celsjusza, ale gdzieś w okolicach, powiedzmy, zgodność z celem plus 2 stopnie Celsjusza. No już mniej źle. No dobra, ale teraz słyszymy, działania Unii Europejskiej to zniszczą naszą gospodarkę. Na przykład taki fajny plakacik ostatnio zauważyłem, warszawski Warsaw Enterprise Institute, coś takiego. Tak. I teraz słuchajcie, jak Unia Europejska to zrobi, to sobie przeczytajcie. Przerąbany z góry na to. No dobra. Wyobraź sobie, że jestem fabrykantem i mam jakąś fabrykę i robię jakiś gadżet. I wrzucam ścieki do rzeki, bo tak mi jest taniej. Mógłbym zrobić oczyszczalnię, ale to by mnie kosztowało, moje gadżety byłyby droższe. Więc po prostu wywalam się wam ścieki do rzeki, która płynie przez wasze miasto. Podoba wam się? No pewnie średnio, no. No wiecie, rzeka się pieni, zmienia kolor, śmierdzi, jakaś trucizna nią płynie, chorujecie na jakiegoś paskudnego raka. Niemiło. Pewnie wam się nie podoba to, co robię. Godzicie się z tym? Ktoś tam mówi, że Dobra, przypuszczam, że wam to nie pasuje. No i rzeczywiście nasze rzeki nie są ściekami. Tak, mamy oczyszczalnię ścieków, mamy przepisy, które mówią, co można z rzeki dorzucić do rzeki, a czego nie. Ewentualnie jakie kary się zapłaci, jak się złapie takiego fabrykanta, że tam wywala te ścieki. Więc generalnie nasze rzeki takimi ściekami nie są, bo no, regulujemy to, co można robić. I jest zasada zanieczyszczający płaci. Jak powoduje jakieś szkody na waszym zdrowiu, na stanie środowiska, no to powinien te koszty wziąć na siebie. Zaraz mi wyjdzie taniej zrobić oczyszczalnię ścieków. Słuchajcie, to co tutaj jest na tej ulotce, to jest stwierdzenie, że chcemy dalej traktować atmosferę jak ściek dla kominów i rur wydechowych i nie życzymy sobie ponosić tego kosztów. Wiecie, to jest kwestia jeszcze wolności, tak? Czy ja mogę sobie rzucać ścieki do rzeki? Ale wiecie, społeczeństwo granie zakazuje mi wielu rzeczy. Mogę, nie wiem, chcieć wyjść z pału z gwoździami na ulicę i rozpaćkiwać łby przechodniom. No nie wolno mi. Nie mogę palić, gwałcić, rabować. Wielu rzeczy mi nie wolno. Ba, coś kiedyś mi było wolno, teraz mi nie wolno. Mogę pójść do szpitala i zapalić papierosa. A teraz mi nie wolno. Mogłem mieć niewolników kiedyś. Ba, im więcej ich miałem, tym ważniejszym gościem byłem. A teraz mi nie wolno. No wiecie, gdzie się kończy moja wolność? No tam, gdzie zaczyna się szkodzenie innym.
Jak wylewamy ścieki do rzeki, albo traktujemy atmosferę jak ściek, nie wiem, dla smogu z kopciucha, gdzie palimy śmieciami, albo kominów rurodechowych na gazy cieplarniane, to jest podobne story. Świat dojrzewa do tego, żeby władca zanieczyszczający płaci. Żeby zanieczyszczający brał na siebie ten problem, a nie mówił społeczeństwu, ja mam wywalone, zamierzam dalej nie ponosić kosztów, niech ktoś inny, nie wiem, gdzieś nasze dzieci, czy tam ci ludzie na globalnym południu za to płacą, nie moja sprawa. Unia Europejska przyjęła zasadę zanieczyszczający płaci, czyli generalnie pakowanie tony CO2 do powietrza zaczyna kosztować. No niedawna, niewiele, parę euro za tonę, teraz już kilkadziesiąt. Znaczy, jak jest taka elektrownia, która węglowa, która dziesiątki milionów ton CO2 rocznie pakuje do atmosfery, no zaczynają to boleć, że traktowanie atmosfery jak ścieku dla gazów cieplarnianych zaczyna kosztować. Co drogo było wiadomo już od lat, że tego typu rzeczy się będą działy, ale u nas wszyscy są zaskoczeni. Dobra. Mamy teraz dalsze prognozy, jakby różne, ile tak naprawdę ten koszt społeczny emisji, jaki jest i jak będą ceny uprawnień do emisji rosły. Są różne plany. Ostatnio współpracowałem trochę z Shellem, taka firma naftowa, paliwowa, i oni mówią, że oni generalnie widzą ceny uprawnień do emisji na poziomie powyżej 200 euro za tonę. Tak, firma naftowa tak mówi i przyjmują do wiadomości. Nawet mówią, że okej, chcemy, żeby to było jasne, bo biznes sobie z tym poradzi, tylko chce mieć przewidywalność. Bo wtedy, dobra, nie będziemy inwestować, nie wiem, w elektrownie gazowe, będziemy stawiać fotowoltaikę, tak? Przemodelujemy nasz biznes, mając tą przewidywalność, że będziemy zarabiać na czymś innym. Są też inne prognozy, na przykład prognoz naszego rządu. Bardzo mi się podoba. W najwyższych cen emisji, jakie oni w ogóle widzą do połowy stulecia. Ja bym to powiedział, że to jest w najlepszym razie zaklinanie rzeczywistości. Dobra. A co to oznacza z punktu widzenia węgla, no i gazu ziemnego? Węgiel generalnie już dzisiaj jest kaput. I zaczyna być pierońsko drogi, będziemy to widzieć w naszych rachunkach. Za ciepło, za prąd, sorry. Gaz ziemny? No, znaczy gaz ziemny jest o połowę mniej emisyjny na jednostkę niż węgiel. Ale widzicie, przy 100 euro za tonę gaz ziemny będzie tak jak węgiel przy 50. Czyli generalnie będzie miał problem. A potem jest jeszcze jeden drobny problem, bo cały świat generalnie wpadł na pomysł, że trzeba od węgla odchodzić. Na razie zastąpmy go gazem ziemnym. Więc popyt na gaz eksplodował na świecie, więc ceny gazu też poleciały w górę generalnie. I generalnie dzisiaj myślenie o tym, żeby przechodzić na gaz ziemny, to już nie na to czas, bo to będzie naprawdę drogie źródło energii w najbliższej przyszłości. Czego my w ogóle bronimy? No, w Polsce czego bronimy, trzeba się palić w kopalniach? No wiadomo, ropy nie mamy, importujemy od ruskich oligarchów i od szejków naftowych, to nie w naszym interesie wysyłać im co roku dziesiątki miliardów. Gazu ziemnego praktycznie też nie mamy, tam no, kilkanaście procent mamy. No węgiel mamy, tak? Super, polskie czarne złoto. Dobra, to nie jest kopalnia węgla w Polsce, to jest kopalnia węgla w Kazachstanie. Koparka ładuje na ciężarówkę, węgiel się ciągnie po horyzont, piękny, czarny, wysokokaloryczny. Nic tylko ładować i sprzedawać. Dobra. My w Polsce mamy takie kopalnie. Jedziecie kilometr pod ziemię. Tam jedziecie pół godziny na przodek, albo i dłużej. Zagrożenie wybuchem metanu, uskoki geologiczne, temperatura ścian powyżej 40 stopni, trzeba klimatyzować aktywnie. Jak wyfedrujecie ten węgiel, to trzeba go tych kilometr albo dwa, jak nie więcej, wyciągnąć do szybu i na górę wywieźć. Jak sądzicie, gdzie wydobywa się węgiel taniej? Tutaj, w Kazachstanie, gdzie przy okazji górnik zarabia ułamek tego, co kolega na Górnym Śląska wydobywa o rząd wielkości, jak nie więcej, więcej węgla, czy tutaj. Słuchajcie, jak to może być konkurencyjne w zestawieniu z tym, na zglobalizowanym rynku węgla, gdzie transport jest tani? No odpowiedź jest generalnie nie może. Działa dlatego, że pakujemy w tę rotację na poziomie już 10 miliardów złotych rocznie, żeby utrzymać to przy życiu. A i tak ten węgiel jest droższy niż ten. Znaczy, jak wygląda węgiel w Polsce, wydobycie to pewnie z grubsza wiecie, że spada, a to jak spada, to robi wrażenie, trochę jak kilo wrzucony do szybu. Słuchajcie, wydobywamy teraz najmniej węgla od lat, no, bezpośrednio po wojnie w zasadzie, po II wojnie światowej, pomimo lepszych technologii w ogóle. No dobra, to jest oczywiście szersza opowieść o tym, że my tak naprawdę nie potrzebujemy energii. Nie potrzebujemy ileś gigajuli energii dziennie czy kilowatogodzin. Potrzebujemy usług energetycznych. Czyli powinniśmy się pozbyć wampirów energetycznych, które nas otaczają. Bo tak obrazowo mówiąc, jak ja się umówię, nie wiem, umówisz się ty z jakimś znajomym, że przyjedziesz na piwo albo na herbatę, co kto lubi. No to trzeba do znajomego się dostać, tam chcę, żeby był komfort termiczny i żeby było dobrze schłodzone piwo albo dobrze zagotowana herbata, whatever. Czy ktoś na co dzień myśli, ile paliwa zużył pojazd, którym dojechaliśmy do znajomego? Ile gadżuli poszło na ogrzewanie jego mieszkania, albo ile kilowatogodzin zużyła lodówka, czajnik elektryczny? Nie myślimy o tym na co dzień. Nas w gruncie rzeczy niewiele obchodzi. My chcemy się wygodnie tam dostać, ma być komfort termiczny i dobrze schłodzone piwo. No i dowcip jest tym, że można się te usługi energetyczne używając nie tyle energii, tylko tyle. I od razu dużo łatwiej jest spiąć kwestię energetyczną. I to jest opowieść o wielu aspektach. Taki największy, upraszczając to, kwestie budynków.
naszego przemieszczania się, no i produkcji różnych towarów. I wszędzie tutaj otaczają nas wampiry energetyczne w sposób skandaliczny. I o tym często mówię, o rozwiązaniach, co z tym zrobić, że generalnie ten świat, w którym zużywamy mniej energii, nie jest tragedią, że się z podniesieniem naszej jakości życia. Czy mówimy o mieszkaniu w domu zeroenergetycznym, gdzie nie płacimy praktycznie rachunków za ogrzewanie, gdzie nie ma żadnego smogu, gdzie mamy wentylację kontrolującą nam wilgotność, i stężenie dwutlenku węgla, gdzie się dobrze czujemy. I mam miasta takie, gdzie ludzie raczej jeżdżą rowerami i transportem miejskim, jak Kopenhaga. To są miasta, gdzie generalnie, jak to robili, to nie po to, żeby wrócić do jaskini i cierpieć, tylko żeby była wyższa jakość życia w mieście, żeby nie było korków, nie było wypadków, nie było smogu, nie było hałasu, żeby było miejsce na parki, a nie na parkingi. Miasta, które pozbywają się samochodów, nie wiem, Kopenhaga, Amsterdam, Wiedeń, można wymieniać, są miasta, które zajmują najwyższe pozycje w rankingach jakości życia na świecie. I są to miasta tańsze dla podatnika, bo utrzymanie setek kilometrów kwadratowych drugi parkingów naprawdę kosztuje nas majątek. Mieszkanie w takim mieście to nie jest koniec świata. Zakończenie wykluczenia transportowego na prowincji też nie jest koniec świata, też jest wyższa jakość życia. Mięso, no jedzenie mniejszej ilości mięsa też nie jest końcem świata, jak wam powiedziałem. Produkcja towarów przemysłowych. Długa opowieść. Dobra, często jak kupujemy jakąś taką fajną energooszczędną lodówkę, nam się psuje zaraz po okresie gwarancji. Nie dlatego, że nie umiemy robić trwałych energooszczędnych lodówek, ale to jest tak robiona i żeby za łatwo się jej nie naprawiało. Tak, bo to trzeba sprzedać następną. Gra, nie ma żadnego problemu, żebyśmy robili rzeczy efektywne energetycznie, trwałe i łatwe w naprawie. Jak na tajwalnie termostat albo sprężarka, no to termostat sami sobie wymienimy na klocek, a sprężarkę nam może wymienić każdy zakład osiedlowy bez wymiany całego grata, tak jak się dzisiaj robi. Naprawdę to nie jest żadna filozofia. A na końcu, jak dobiegnie kresu swojego życia, no wszystko dobiegnie kresu swojego życia. A może nie po 5 latach, tylko nie wiem, po 25. To jest tak zaprojektowane, żeby od razu, okej, to aluminium na lewo, miedź na prawo, tak, do recyklingu. I mamy odzysk surowców. Naprawdę to nie jest koniec świata, że kupujemy lodówkę nie raz na 5 lat, a raz na 20. No jest to zanieczyszczający płacik generalnie, która szybko powoduje, że zaczynamy, no, wspólne nasze koszty spadają życia. Dobra, kolejna opowieść. Czemu mamy z tym coś zrobić? Jako my, jako Kowalscy, czemu mam ruszyć tyłek, skoro wiadomo, że Chińczycy i Amerykanie w ogóle nie jestem jednym z 8 miliardów, ode mnie to nic nie zależy. A w ogóle czemu my jako Polska i Europa, tak, bo Chińczycy, nie? To często słyszycie argument ad Chińczykom, nie? To jest bardzo fajny wątek. Jak chcecie, możemy sobie pogadać na te tematy. I tak przyciągnąłem kilka minut. A jak chcecie się dowiedzieć więcej tak stricte o klimacie, to polecam książkę, niestety podręcznik, który napisałem ze znajomymi, jak to wszystko działa. No dobra, to dzięki, jak macie pytanie, to zapraszam, bo to tematyka szeroka, miejscami nawet kontrowersyjna, co też w niej lubię. Można sobie ciekawie porozmawiać. Są pytania? Jak już wszystko wiecie, albo już wam synapsy zlasowałem nadmiarem informacji, to dziękuję wam za spotkanie. To może jeszcze rozwinąłby pan ten wątek, co my jako jednostka, jako pojedyncza osoba możemy zrobić i czy to ma sens w ogóle, bo często jest tak, że producenci, korporacje zrzucają tę odpowiedzialność na nas, każą nam dokonywać jakichś świadomych wyborów, a czy to coś znaczy, czy to coś zmieni? Dobra, to może zróbmy tak. Ja już sobie teraz wyluzuję, pozwolę sobie usiąść, tak? Mogę? Tak, tak. Dobra, oj, to jest temat rzeka w ogóle. Znaczy, wiecie, potrzebujemy zmian systemowych, żeby było jasne. Tu nie wystarczy, że ktoś, nie wiem, nie jeździ samochodem, nie lata samolotem, czy nie jada mięsa. Bo nie wszyscy tak zrobią, tak się zrobi tam ileś procent społeczeństwa, nawet jak zrobi, nie wiem, połowa, to i tak generalnie druga połowa będzie sobie robić to, co dotychczas. Znaczy, potrzebujemy tych zmian systemowych, czyli tego, żeby prąd był w gniazdku, nie wiem, nie z węgla, tylko z czegoś bezemisyjnego. Żeby budowane domy były zeroenergetyczne. Żeby transport miasta był trochę inny i że na prowincji można było żyć bez samochodu i planowanie przestrzeni się kłania jeszcze jakieś tam inne aspekty. Tylko wiecie, te zmiany systemowe, to muszą zostać uchwalone jako prawo przez polityków. Polityk, jak to polityk, to jest taki zwierz, który generalnie zamawiał badania opinii publicznej, patrzy, co ludzie chcą usłyszeć i za chwilę mówi to, co wyborcy chcą usłyszeć, żeby na niego głosowali. No i teraz jak wyborcy mają na to wywalone, na ochronę klimatu, na te działania, no to polityk też będzie miał wywalone naturalną koleją rzeczy. Jeżeli wyborcom będzie zależeć, no to politykowi też będzie zależeć. I będzie licytował, który więcej zrobi. I jeszcze będzie wytykał innym, że oni to gadają, a nie robią.
Czyli generalnie potrzebujemy zmian w polityce. Podobnie korporacje generalnie. One przerzucają koszty na nas, na społeczeństwo. Jak nie ma regulacji, które mówią, że trzeba zbudować oczyszczalnie ścieków, to będę wylewał te ścieki do rzeki, tak? Bo mogę. I mi jest taniej, jestem bardziej konkurencyjny, tak? Więc generalnie tutaj kwestie zmiany prawa też wchodzą. No dobrze, tylko to prawo zostanie uchwalone wtedy, kiedy wyborcy będą chcieli. No i to przechodzimy do kwestii tego właśnie... Jaka jest nasza rola w zmianie systemu? Ja na przykład, wiecie, samochodu nie mam, taki mój wybór. Samolotem nie latam, uważam, że to nieetyczne i generalnie nie mógłbym spojrzeć w lustro. Mięso troszkę jadam, ale jest kilka procent tego, co statystyczny Polak, bardzo ograniczyłem, jestem ekspertem do oszczędzania prądu i tak dalej, i tak dalej. Robię to nie dlatego, że uważam, że to uratuje świat bez tym 1 z 8 miliardów. Jaką szklankę z wodą można zamówić? Dziękuję. Już gadam, troszkę zachrypłem. Zmieniamy siebie z paru względów. Pierwsze, się edukujemy. Naszą pierwszą reakcją na zagrożenie klimatyczne, czy szeroko rozumiane ten kryzys bioróżnorodności i tak dalej, jest wyparcie. No bo to są problemy niewygodne, z którymi się źle czujemy, więc budujemy różne bariery, wypieramy, zaśmieszkujemy temat, idziemy na zakupy, do pracy, tak żeby nie myśleć o tym, bo to kurczę źle nam się z tym żyje. Depresja klimatyczna nas trafi, czy jeszcze coś gorszego. No oczywiście, jeżeli wszyscy masowo tak zrobimy, to jest kurs na zbiorowe globalne samobójstwo, tak? Więc to nie jest najlepszy pomysł. No a żebyśmy przestali wypierać, no to oczywiście dobrze jest uczynić z tego ograniczania swojego wpływu na środowisko jakiś swój priorytet. Czyli generalnie staramy się, nie wiem, jeść mniej mięsa, nie jeździć samochodem, jak nie musimy, tak? Może pojechać gdzieś pociągiem, a nie polecieć samolotem. I tu zaraz wchodzi następny element. Znaczy my się edukujemy, zaczynamy więcej rozumieć, możemy przekazywać tą wiedzę innym. Dalej. Każdy z nas lubi, jak jest nam osobiście dobrze. No tacy jesteśmy jako ludzie, tak mamy. I teraz jakbym jeździł po Warszawie terenówką, to jakiej infrastruktury miejskiej na przykład oczekuję, żeby mi było dobrze i wygodnie? Poproszę, czy wszędzie po 2 pasy, żadnych opłat za wjazd do centrum i zabierzcie mi stąd te bus pasy, bo im przeszkadzają, a pieszych to w ogóle gdzieś pod ziemię, a rowerzystów to też. Tak, bo tak mi będzie wygodnie. A jeżdżę po Warszawie rowerem albo transportem miejskim, jakie infrastruktury oczekuję, żeby mi było wygodnie? No ja tu poproszę Kopenhagę. Tak? I od razu głosuję na polityków samorządowych i na szczeblu krajowym, którzy mi to dadzą. Więc to zmienia zupełnie moją optykę. Dalej głosuję swoimi pieniędzmi i korporacje słuchają. Wiele firm, które dotychczas robiło wędliny marki Wędlina, teraz nagle robi wege jedzenie. Dlaczego? No bo nagle mnóstwo Polaków stwierdziło, że oni chcą jeść mniej mięsa i chcą jeść jedzenie roślinne. Z różnych względów. Zdrowotnych, etycznych, klimatycznych, jakichkolwiek, ale jest na to popyt. W Warszawie nagle powstało mnóstwo knajp wege. Bo ludzie chcą. W związku z tym biznes się przekwalifikowuje, tak? Ludzie, kurczę, będą jedli. Ileś kalorii zjedzą, tak? Nie zjedzą kalorii z mięsa, to zjedzą z czegoś roślinnego, tak? Biznes się będzie kręcił, tak samo. I biznes słucha. W ogóle głosuje swoimi pieniędzmi, jak wspomniałem, tak? Na co głosuję, kiedy idę kupić tonę węgla do kopciucha? No, na katastrofę klimatyczną. Kiedy kupuję wycieczkę lotniczą, na co głosuję? Kiedy tankuję samochód ropu od Putina, na co głosuję? Kiedy kupuję... steka, prawda? A na co głosuję, kiedy, nie wiem, jeżdżę rowerem, pociągiem, idę na wegeżarcie, za oszczędzone pieniądze kupuję instalację fotowoltaiczną do domku na przykład? No głosuję na zmianę swoimi pieniędzmi. I wpływam też na znajomych, bo w momencie znajomych wezmę nie na schabowego, a wezmę do wege knajpy. I może ktoś znajomy stwierdzi, kurczę, to żarcie fajne jest, smaczne i w sumie mnie nie zabiło, tak? Nie jest jakaś tam papka z tofu, tylko naprawdę fajne. Więc zmieniamy też otoczenie. Kształtujemy oczekiwania społeczne. Dziewczyna pokaże chłopakowi, że nie imponuje jej to, że ma większy samochód, tylko generalnie co ma w głowie i sercu i na ile jakby, wiesz, szanuje naszą wspólną przyszłość. To generalnie zmienia nastawienia społeczne, co się przekłada na wybory polityczne. Jak patrzymy teraz na wybory w Niemczech, to wszystkie partie, jak teraz ochrona klimatu jest tam najważniejszą kwestią. Przed uchodźcami, przed pandemią, przed gospodarką, w zasadzie przed wszystkim. Tak zmieniła się percepcja społeczna. Ludzie stwierdzili, kurczę, chcemy mieć polityków, którzy chronią naszą wspólną przyszłość. Więc jeszcze największą jakby rzeczą tego, co można zrobić, to nie jakby nie zakończyć, nie postawić kropki na tym, że osobiście, nie jeżdżę samochodem, nie latam samolotem, czy nie jadam mięsa. To jest istotne oczywiście, żeby zmieniać siebie i nasze otoczenie, ale najważniejsze jest działać wspólnie. Z innymi ludźmi, którzy myślą podobnie i chcą coś dobrego zrobić. I oczywiście wpasowując się w grupę, która tam pasuje. Bo komuś będzie blisko do ruchów takich, no, rewolucyjnych, typu nie, Extinction Rebellion na przykład, czy
Greenpeace, obóz dla puszczy, pójdzie się przykuwać do drzew i to jest medialne. Rzeczywiście to działa, z wielu względów jakby rozumiem, że to ma sens i zmienia rzeczywistość. Ktoś inny będzie robił dydaktykę, edukację, tak jak ja na przykład, tak, to jest mój profil. Ktoś inny może pójść, nie wiem, do ruchów miejskich na przykład, tak, walczyć z betonozą i samochodozą. Ktoś inny może pójść do jakiegoś think tanku. Wiele sposobów. I w naszym miejscu pracy oczywiście. Może, nie wiem, jesteś dziennikarzem. Może jesteś menedżerem, który podejmuje jakieś decyzje. Może, nie wiem, masz, nawet jak sam jesteś Kowalskim, to może masz, kurde, wujka radnego na przykład, tak, któremu można coś tam do głowy włożyć. Generalnie starajmy się to, co uważamy, że jest ważne, lewarować na poziom społeczny, czyli wyższy, polityczny, samorządowy, aktywistyczny. Więc nasze działania, jakby rozumiem, tutaj jest na twoje pytanie, to zaczynamy od siebie po to, żeby zmieniać świat i trajektorię, którą kolektywnie podążamy. I jak wspomniałem, już tą trajektorię zaczynamy odchylać, tak? To najbardziej czarnego scenariusza, gdzie świat jakby rośnie do upadłego na paliwach kopalnych, wciskając pedał gazu, pędząc na ścianę. Oczywiście odchylamy tą trajektorię dosyć powoli, tak? Z naciskiem na powoli niestety. Ale też jakby, wiecie, nie mam złudzeń, że pewnego dnia jest do kitu, zasypiamy wieczorem i generalnie jesteśmy na trajektorii na zderzenia z rzeczywistością. Rano się budzimy, już problemy są rozwiązane, jest świetlista przyszłość. Tak? No nie, tak to nie działa. Z reguły to jest jakiś proces, który ileś tam trwa. Proces polityczny na różnych poziomach, międzynarodowym. Najpierw był jakiś protokół z Kioto, który tam za bardzo nie działał, większość krajów była spod niego wyłączona. Później przyszło porozumienie paryskie, najpierw cele takie anemiczne, później bardziej ambitne. Później się okazało, że nie tylko Unia Europejska, że już ponad 100 krajów świata przyjęło cel zeroemisyjności 2050, a Chiny też przyjęły neutralność emisyjną. 2060 akurat, tak 10 lat po nas. Więc generalnie jak patrzymy, to generalnie ta trajektoria się zagina. Oczywiście jesteśmy daleki od tego, że było dobrze i na poziomie krajowym też widzimy, ciągle jeszcze myślimy węglem, generalnie podchodzimy jak do jeża do zmian. No, my w ogóle ludzie mamy tak, że generalnie boimy się zmian, tak? No to jest naturalna cecha ludzka, że lepszy diabeł znany od nieznanego, tak? Zmiany zawsze powodują, przeorują miejsca pracy. No i jakby tych miejsc pracy w transformacji energetycznej miało być więcej, no bo w sumie czemu nie? Jak pomyślimy, co trzeba zrobić? Przebudować energetykę, ile to roboty? Głęboka termodernizacja budynków, zmiany transportu, w rolnictwie, w odpadach. Kurczę, jak to policznie jest do zrobienia, no to jest tyle miejsc pracy, że kurczę, nie będziemy wiedzieli, skąd wziąć ręce do pracy. Tak? Czy ściągnąć ludzi z Ukrainy, czy z Białorusi. Ale oczywiście miejsca pracy będą gdzie indziej, tak? Nie będą w górnictwie, są tradycje często wielopokoleniowe, są miejscowości takie jak Turów na przykład, jest po prostu monokultura węglowa. Ludzie tam się boją i zupełnie ich rozumiem, tak? I trzeba im w tym pomóc, tej transformacji. To jest kwestia tego, że transformacja była jak najbardziej sprawiedliwa społecznie. Jak ją się zrobi tak, że miliarderzy będą się bogacić, a zwykły Kowalski będzie cierpiał, no to nie będzie poparcia społecznego, tak? Ale to jakby szerszy wątek, jakby zupełnie już inne pytanie bym wszedł. I tym optymistycznym akcentem, tak? Ja też sobie usiądę na zakończenie. I takim optymistycznym akcentem kończymy spotkanie. Przypomnę, naszym gościem był Marcin Popkiewicz, redaktor z portalu Nauka o Klimacie. O tym, co tutaj powiedziałeś, my w Służewskim Domu Kultury myślę, że się wpisujemy w te działania właśnie poprzez taką edukację ekologiczną, która się tutaj odbywa w wielu formach, zarówno i te spotkania ze specjalistami co miesięczne, odbywające się we wtorki i spotkania plenerowe również. Przy okazji chciałbym zaprosić Państwa właśnie na nasze spotkania w październiku. Za miesiąc był taki slajd tutaj z uprawą drzew i z lasem naturalnym i właśnie w październiku tematem naszych rozważań będą drzewa i lasy i zapraszamy Państwa za miesiąc, w ostatni wtorek miesiąca, 26 października, o ile pamiętam, na spotkanie z ekspertem poświęcone lasom. Jeszcze nie znamy szczegółów tego spotkania, ale 26 października. Wcześniej mamy też wydarzenia plenerowe. 10 października Ptasi Spacer. Spotykamy się tutaj, 10 października to jest niedziela, spotykamy się w niedzielę o godzinie 12 przy Domu Kultury. Ptasi Spacer poświęcony będzie klimat, wpływowi zmian klimatu na migrację ptaków. Tydzień później, 17 października, mamy spotkanie z Romanem Głodowskim. To jest prezes Stowarzyszenia Nasz Bóbr, który opowie właśnie, no też jak najbardziej się wiąże z dzisiejszym tematem, opowie nam między innymi o tym,
jak bobry pomagają nam niwelować negatywne skutki zmian klimatu, co robią, żeby zatrzymać wodę w środowisku. Mamy w Dolince rodzinę bobrów. W tym roku od kilku lat jest tutaj obecny jeden osobnik, a w tym roku mamy całą rodzinę, dwa dorosłe i młodego. Także może bobrów nie zobaczymy, ale na pewno zobaczymy ślady ich aktywności, ślady ich bytowania. Także zapraszamy Państwa na nasze wydarzenia październikowe poświęcone lasom, drzewom i wciąż niezmiennie klimatowi. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.